Dobrze, tak? To co, zaczynamy. Słuchajcie, jak mamy tutaj? Jest włączony, do góry, tylko do góry. Przesunąć, jest. To co, ja zacznę. A potem oddam głos. Dzień dobry, szanowni państwo. Rozpoczynamy spotkanie rolników powiatu głubczyckiego i domyślam się, że nie tylko, na temat spółki Topfarm, która kończy dzierżawę w 2003 w grudniu. Dzisiaj jest to w charakterze spotkania Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Głubczycach i po prostu parę słów i pan Tomasz Ognisty jako przewodniczący do was też chce skierować. A ja chciałem przedstawić naszych szanownych gości tutaj. Dyrektor KOWR-u, pan Waldemar Janeczek, jako osoba, która będzie tutaj dzisiaj najważniejszą postacią. Wicedyrektor Dariusz Chodorowski, pan kierownik zasobu KOWR-u Michał Nowak, który też do państwa będzie kierował wiele tutaj wiadomości, które musicie posiadać i stąd cel tego spotkania, że najważniejsze posiadać wiedzę, jak wypełniać dokumenty i jak się można będzie zachowywać przed przetargiem, po przetargu. I pan Kamil Czumałowski, geodeta KOWR-u, odpowiedzialny za ewentualne podziały. A niezależnie od tego, również witam dyrektorów Topfarmu, witam panów, są z nami. I witam bardzo serdecznie i Radę Powiatową Powiatu Głubczyckiego i wszystkich was rolników Powiatu Głubczyckiego. Z przyjemnością, drodzy państwo, chciałem również powitać pana Bogusława Pochołowskiego, dyrektora tutejszej szkoły. I na samym początku bardzo chciałem mu podziękować za wynajęcie tej sali, nie po raz pierwszy, bo na tej sali to już jest drugie spotkanie i pewnie jeszcze takich spotkań trzeba będzie trochę odbyć, żeby wszystko się odbyło transparentnie i żeby wszystko się odbyło przy otwartej kurtynie. I chciałbym bardzo podziękować panu dyrektorowi, że tą salę możemy mieć do swojej dyspozycji chociaż na te kilka godzin. Gratuluję tej sali i gratuluję również wysokiej pozycji szkoły, którą reprezentuje pan dyrektor. Również dziękujemy i za to. Panie dyrektorze, życzymy sukcesów dalszych. Nie ukrywam, że będziemy starali się robić nabór również, chociaż wiem, że nie jest to problem tutaj w powiecie głubczyckim czy kędzierzyńsko-kozielskim. Młodzież mamy cudowną i garnie się do szkoły. Myślę, że się dobrze uczą. Czy panie dyrektorze, skieruje pan dwa zdania tutaj do rolników, ojców tych dzieci, którzy potencjalnie się tu powinni znaleźć. Jeszcze raz dziękuję za to, że mamy wynajęcie sali, drodzy państwo, w walucie watykańskiej. Tak się wychodzi. Dziękuję bardzo. Chciałem też właśnie przypomnieć, że nasza szkoła działa głównie dla rolnictwa, dla rolników i no, zapraszamy także osoby dorosłe, które nie mają kwalifikacji rolniczej, a chcą gospodarować na kursy kwalifikacyjne. No i życzę przede wszystkim tego, ponieważ Izba Rolnictwa jest to organ, który działa na rzecz rolników, ale także na rzecz producentów rolnych. Więc tutaj powiedzmy, no są to trudne na pewno tematy, które będą poruszane, żeby no, można było w jakiś sposób dochodzić do porozumienia. Myślę, że po to też państwo tutaj są, żeby dyskutować, żeby się zastanawiać, jak to będzie wyglądało. Do końca nie wiemy jeszcze, prawda? Ale są osoby, które będą tutaj bardzo ważne przy tych działaniach, więc na pewno informacje przekazane ze strony państwa będą też ważne dla wszystkich, którzy się tutaj
spotkali. Życzę tego, żeby te obrady jak najwięcej pożytku przyniosły, żeby były owocne. Wszystkiego dziękuję, dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu dyrektorowi. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, jestem wam techniczny, dwie uwagi techniczne. Całość jest nakręcana przez pana Henryka Wawra, który jest z nami przy okazji takich imprez zawsze. I osoby, które dzisiaj z racji swojego zawodu sieją, orzą, żniwują, nie mogą być na tej sali, będą mogły do nas zwrócić się o link do tego materiału, ewentualnie na stronach Izby Rolniczej film będzie dostępny i można będzie prześledzić, co tutaj ustaliliśmy i jak faktycznie wygląda temat dzisiejszego spotkania 560 hektarów do wydzierżawienia, więc ci, którzy są zmuszeni być na polu, a pogoda sprzyja, więc stąd wiem, jaki to problem, też jestem rolnikiem, więc życzę im też pogody i wszystkiego najlepszego, wysokich plonów i porządnych cen, a my zajmiemy się tymi osobami, które są na sali i oddam głos na chwilę panu przewodniczącemu Tomaszowi Ognistemu i przejdziemy potem do meritum sprawy i będziemy się zajmowali już tylko ziemią i sposobem podziału. Chcielibyśmy od was uzyskać dzisiaj odpowiedzi na kilka pytań, ale to już nie wyprzedzam, to już pan dyrektor zapowie. Tomasz, oddaję ci na chwilę głos. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj na tej sali, wszystkich rolników, kolegów, koleżanki. Witam również uczniów szkoły rolniczej. To jeszcze z tyłu stoi, tutaj są z przodu wolne miejsca, więc zapraszamy. Szkoda nóg, jeszcze po południu będzie dużo pracy, żeby się nachodzić i napracować. Dziękuję bardzo, że dyrektorzy oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu przyjęli dzisiaj to zaproszenie na wniosek Powiatowej Izby Rolniczej. Będzie okazja do tego, żeby porozmawiać. Zostało bardzo mało czasu, zaledwie 14 miesięcy do zakończenia umowy na prawie 10 tysięcy hektarów gruntów rolnych. Myślimy, że dzisiaj się dowiemy ze strony od dyrektorów, co tak naprawdę z tymi gruntami się wydarzy, jaką mają koncepcję na te grunty i co po zakończeniu umowy będzie dalej. To jest dla nas dzisiaj niezmierne i będziemy o to dopytywać. Ja również ze swojej strony chciałem tutaj podziękować wszystkim przedstawicielom Powiatowej Izby Rolniczej za zaangażowanie się w pomoc, jak również wszystkim tym osobom, które, jak dobrze wiecie, w ostatnim czasie duża nagonka medialna, dużo się mówi i tak dalej. Dziękuję dla tych wszystkich osób, które do mnie dzwonią, które wspierają. Walczymy, jedziemy dalej i będziemy działać w myśl ustawy. W myśl ustawy z 16 września 2011 roku o wyłączeniu gruntów rolnych, które to spółka w Głubczycach nie zrealizowała, tracąc tym samym możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. I w tym kierunku będziemy działać dalej. Dziękuję wszystkim i oddaję teraz głos panu dyrektorowi. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam pana prezesa, witam pana dyrektora. Już pan dyrektor nas opuszcza, ale też bym chciał podziękować za możliwość tutaj spotkania się, za udostępnienie tej sali po raz kolejny. Także myślę, że tych spotkań, bo tutaj rozpoczynamy ten cykl tych spotkań i że będzie dalsza możliwość właśnie korzystania z tej tutaj sali i spotykania się z rolnikami, bo jak było powiedziane, no temat jest bardzo szeroki, bardzo skomplikowana materia, także tych spotkań myślę będzie jeszcze przed nami wiele, ale te spotkania będą dążyły do tego, żeby po prostu tutaj wypracować właśnie z rolnikami jak najlepszą opcję zagospodarowania tych gruntów. Witam również wszystkich rolników, no bo tutaj te spotkania robimy dla państwa. Te spotkania mają być dla nas taką informacją, wskazówkami, propozycjami, opinią, jak właśnie podzielić, żeby później przy
przetargach nie dochodziło do różnych nieprzyjemnych rzeczy, a te nieprzyjemne rzeczy są różnego rodzaju jakieś zastrzeżenia do przetargów, co wydłużają całą procedurę później podpisywania tych wszystkich umów i przystąpienia przez państwa do tutaj użytkowania tych gruntów. Dzisiaj, proszę państwa, spotykamy się z konkretnym jednym celem. Celem tym jest podział gruntów, które spółka Topwarz zgodziła się jako dzierżawca wyłączyć już w tym roku ze swojej umowy dzierżawy i byśmy chcieli tutaj, jest to ilość 560 hektarów na tą chwilę i chcielibyśmy dzisiaj od państwa uzyskać konkretne takie powiedzmy informacje właśnie, jak państwo tą propozycję też, jaka jest państwa opinia w tej kwestii, ale też jeszcze dwa dla nas bardzo ważne i bardzo istotne, tutaj dwie bardzo istotne informacje. Pierwsza informacja, na jakie kompleksy podzielić te użytki rolne, na jaką wielkość tych kompleksów podzielić, jak państwo to widzicie, a także drugie jest pytanie takie, jaką formę przetargu państwo by preferowali. Tutaj oddam później głos panu kierownikowi Michałowi Nowakowi, ale tu tylko wspomnę, mamy dwie formy te przetargu, są licytacyjna i jest ta ofertowa i tutaj państwo jakby, no mieliśmy takie spotkanie, odbyło się głosowanie, ale tutaj może jest pierwsze spotkanie, zobaczymy jak będzie przebiegać, to też byśmy chcieli wywnioskować, jaką tutaj tą formę przetargową byście państwo widzieli. Ja tutaj pokrótce, bo jakby ten główny temat tego spotkania jest zagospodarowanie tych 560 hektarów. Natomiast pokrótce tutaj, co zostało przez pana Tomasza powiedziane. Na chwilę obecną my jako oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działamy na obowiązujących nas przepisach. A więc obowiązujące przepisy są następujące. Spółki, które nie wyłączyły 30%, nie mają możliwości dalszego przedłużenia umowy dzierżawy. A więc z dniem, kiedy kończy się ta umowa dzierżawy, te grunty do nas wracają. I na dzień dzisiejszy nie ma żadnych innych opcji, tak mówi prawo, tak mówi ustawa i tego to jest podstawowa rzecz, która nas na dzisiaj tutaj obowiązuje. No i później my musimy oczywiście przystąpić do zagospodarowania tych gruntów. I teraz jakie są możliwości naszego oddziału terenowego? Mamy dwie możliwości. Pierwsza i najważniejsza i to co mówi i konstytucja i to co mówią nasze przepisy, zarządzenia jest przeznaczenie tych gruntów dla gospodarstw indywidualnych do 300 hektarów. I tutaj jest to podstawowa forma i na tym się skupiamy. Jest jeszcze, są inne formy, ale też bym chciał, bo się pojawia tutaj w przestrzeni. Są tak zwane ośrodki produkcji rolniczej, ale proszę państwa, tutaj z tymi ośrodkami ja podam moją taką jakby opinię. Jest taki problem, że jakby ośrodki produkcji rolniczej powstają tam, gdzie zabudowania, które są w umowach dzierżawy, w tych zabudowaniach prowadzona jest produkcja zwierzęca. I wtedy, żeby utrzymać potencjał tej produkcji zwierzęcej, tego gospodarstwa, tworzone są takie ośrodki produkcji rolniczej i do tego, do tych zabudowań, do posiadanego inwentarza jest przeznaczana odpowiednia ilość gruntów. Natomiast tutaj w naszym wypadku, czyli w wypadku firmy spółki Topwarz, w tych zabudowaniach nie jest prowadzona produkcja zwierzęca. Ja to powiem, może są utrzymywane jałówki, państwo powiecie, ale jakby te stado podstawowe, to z czego ten główny profil tej produkcji nie są utrzymywane. A więc utworzenie tego ośrodka produkcji rolniczej jakby tutaj nie ma, tak według mnie, no, uzasadnienia. No bo możemy przyjąć formę i będziemy dzisiaj rozmawiać też, ponieważ tutaj w wyłączanych gruntach też mamy zabudowania, dwie bazy i po prostu można też przyjąć tą formę wydzierżawienia tych gruntów z tych zabudowań z odpowiednią ilością gruntów, żeby tutaj można było
jakby gospodarstwo nie musiało dokładać i mogło te opłaty związane z zabudowaniami ponosić. Chciałbym też tutaj, bo no z terenu różne są, dochodzą głosy. Te spotkania, które organizujemy wspólnie tutaj z Izbą Rolniczą, są dla wszystkich rolników. Ja zaproponowałem i w Radzie Społecznej opracowaliśmy taki tutaj plan, że jeżeli jest robione takie spotkanie, wszyscy członkowie Rady Społecznej informują swoich członków, że takie jest spotkanie, ale też zgłaszamy do gmin, żeby poinformowały wszystkich sołtysów, bo te spotkania są dla Was. I jakby dla nas jak najszersza ilość tych poglądów właśnie osób, które będą je wyrażać, da nam ten obraz, jaka jest, jaki jest rzeczywisty zapotrzebowanie i jakie są rzeczywiste tutaj Państwa uwagi. Także te wszystkie spotkania są dla wszystkich rolników i zachęcam wszystkich rolników, żeby uczestniczyli, czy nie brali udział w tych spotkaniach i żeby tutaj te opinie, które nam przedstawicie, no nam ułatwiły, że tak powiem, pracę, ale żeby później nie było, że tu dyrektorzy ośrodka nie słuchają, ludzi dzielą według swoich tam widzimisię gdzieś w swoich biurach. Nie, wychodzimy do Państwa, chcemy wysłuchać właśnie tych głosów, wiem, że będą takie, takie, ale z tego myślę, opracujemy taki jakiś wspólny projekt, że większość, bo wiadomo, nie wszyscy, ale większość osób będzie zadowolona. Ja teraz bym poprosił Pana Michała, ja bym tu tak, tu omówiliśmy, że pierwszy Pan Michał omówił to, co mówiłem, tą część, jaką formę przetargów tutaj wybrać, ofertową czy licytacyjną, to Pan Michał by pokrótce o tym opowiedział. Jeżeli by były pytania jakieś tutaj odnośnie po prostu później zabezpieczeń czy przyspieszania, żeby nie było problemów później po przetargach już, to też można zadawać pytania i ewentualnie też takie pokrótce przy ofertowych, jaki jest część dzierżawny, jakiej wysokości, żebyście Państwo też mieli obraz, bo przy licytacji wiadomo, kto więcej, ten wygrywa, natomiast tutaj jest ten czynsz już stały i obliczony na stałym poziomie, natomiast są te kryteria, które decydują o tym, która oferta wygrywa. I później, jak Pan Michał już opowie, to byśmy przystąpili i tutaj mamy rzutnik, mamy te mapki, już na tej pierwszej widać, które te grunty, ja tu omówię, są, mogą być wyłączone z tych, pokażemy, jakie to są wielkości danych kompleksów i później już byśmy liczyli tutaj na dyskusję z Państwem, poznania Państwa opinii w tym zakresie. No i myślę, później podejdzie, podsumujemy to jakoś, te nasze spotkanie. No i zaplanujemy, myślę, kolejne, bo to jest, myślę, sprawa bardzo ważna. Także ja oddaję tu głos Panu Michałowi. Dziękuję serdecznie, Panie Dyrektorze. Ja pozwolę sobie wyjść troszeczkę tutaj, bo będzie nam łatwiej rozmawiać. Takie krótkie uwagi, zanim powiem o tych przetargach, formach przetargów. Bardzo proszę, ponieważ to jest dość trudny temat, bardzo proszę, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie podczas tego, gdy mówię, ma pytanie, chciałby się dopytać od razu, proszę rękę do góry zadać pytanie i ja wtedy odpowiem i wytłumaczę, bo to nie są łatwe rzeczy na pierwszy raz. Później myślę, że jak będziemy się częściej spotykać i będziemy mieli większą możliwość rozmowy, to będzie to łatwiejsze. W pierwszej kolejności ja postaram się bardzo krótko, bo rozumiem, że czas jest ograniczony, a dużo, dużo tematów przed nami. Skończymy na tych 560 hektarach, natomiast w pierwszej kolejności myślę, że ważną informacją dla wszystkich tutaj zabranych jest to, w jakiej formie, jak przygotowujemy nieruchomości do wydzierżawienia. Ponieważ z wytycznych jasno wynika, że my przygotowujemy nieruchomości. Jedna nieruchomość może składać się z jednej działki, z pięciu, z dziesięciu, z pięćdziesięciu i nieruchomości wystawiamy do wydzierżawienia. To jest pierwsza ważna rzecz. Nie działka. Działka może być nieruchomością. Po drugie, na jakie lata i w jakich okresach i może być wydzierżawienie. To wszystko jest uzależnione od tego, na co jest przeznaczona dana nieruchomość. Ale przeznaczona rozumiemy poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo studium, nie klasą użytki. To oznacza, że jeżeli mamy rolę drugą,
rolę pierwszą, rolę trzecią, ale w miejscowym planie zagospodarowania jest pod przemysł, to przeznaczenie jest nierolne. I to jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli mamy daną nieruchomość i ona ma całość przeznaczenia nierolne, czyli jest pod przemysł, jest pod zieleń, jest pod usługi, jest pod mieszkaniówkę, to my możemy wydzierżawić przetargu, a później powiem, co to są za przetargi, licytacyjnym, nie może iść w ofertówce, w licytacyjnym maksymalnie do 3 lat, tak? Umowa dzierżawy może trwać. Później oczywiście może być przedłużona. Jeżeli nieruchomość jest rolna w miejscowym planie lub w studium, to może być przygotowana do dzierżawy w licytacji i w ofertówce i może być ograniczona dla rolników indywidualnych do 10 lat, jeżeli jest rolna. Ale jeżeli jest mieszana, to może być też tylko w licytacji wystawiona, też tylko do 3 lat, ale może być ograniczona dla rolników indywidualnych. Czyli to oznacza, czyli całkowicie nierolna. Wszyscy mogą startować i maks 3 lata. Mieszana. Możemy ograniczyć dla rolników indywidualnych do 3 lat, a rolna w pierwszej kolejności przeznaczona jest zawsze dla rolników indywidualnych do około 10 lat, tak? 3, 5, 7, 10 lat. Do 15. I mówi nam, przeznaczenie mówi nam, jak możemy gospodarować. Drugą rzeczą jest to, że ustawa mówi, w pierwszej kolejności nieruchomości rolne przeznacza się w wydzierżawieniu dla rolników indywidualnych. I tak zawsze postępujemy. Jeżeli jest rolna, zawsze dla rolników indywidualnych. Jakie areały powinny być skonstruowane z danych powierzchni, które trafiają do zasobu? Wytyczne mówią jasno. Co do zasady nie większe niż średnia wojewódzka. Czyli dana nieruchomość co do zasady powinna być nie większa niż średnia wojewódzka. Jeżeli jest powyżej 150% średniej wojewódzkiej, to musi przejść przez Radę Społeczną. Opiniujemy wtedy, zwołuje dyrektor Rady Społecznej, jest opiniowana, przejdzie przez Radę Społeczną i wtedy będzie rada. Więc co do zasady powinno się kompilować tak nieruchomości, żeby nie przekraczały średniej wojewódzkiej. Średnia wojewódzka to jest niecałe 20 hektarów na dzień dzisiejszy. Jest jeszcze jedno ważne ograniczenie, które stosujemy, które pan dyrektor stosuje i bardzo dobrze, że jest stosowane. To jest stosowane ograniczenie, które mówi, że dana osoba może wygrać przetarg tylko na jedną nieruchomość. Ale przetarg będzie jeden na wszystkie. Na przykład, podam państwu przykład. Organizowaliśmy przetarg na Kluczborku albo na Nysie. 1000 hektarów na Nysie rozdysponowywaliśmy. Były 54 nieruchomości skompilowane i każdy mógł wygrać tylko jedną z tych nieruchomości. 3 dni trwał ten przetarg, ale to była jedna procedura, jeden przetarg i każdy mógł, czyli ktoś w pierwszym dniu wygrał, już nie przychodził w ogóle na następne dni, bo nie mógł brać udziału, tak? To ma spowodować zaspokojenie jak największej ilości zapotrzebowania, tak? I to jest uczciwe. I takie ograniczenie jest i takie ograniczenia stosujemy. Okej, czyli wiemy już mniej więcej, oczywiście ja bym mógł 2 godziny mówić o tym, jak się konstruuje te nieruchomości, ale chciałbym naprawdę skondensowane na takich spotkaniach już nie wiem, czy w mniejszym, czy w podobnym gronie, ale jak będzie więcej czasu na to zarezerwowane, to będę już szerzej o tym mówił. Teraz myślę, że wypada powiedzieć, jakie są różnice między tą licytacją a ofertówką. Licytacja musi się na sobą wyobrazić, bo mówi pan, że jedna osoba może jeden raz brać udział na przetarg. Jeżeli jest przetarg licytacyjny i ofertowy, to może tylko brać tak raz. Nie może brać na licytacyjnym i ofertowym. Jeżeli to pochodzi z, jeżeli nieruchomości pochodzą z jednego gospodarstwa. W tym przypadku by tak było, tak? Tak, bo szanowni państwo, to nie chodzi o to, żeby ktoś wziął w licytacji nieograniczonej, w licytacji ograniczonej i w ofertówce. Nie? Tylko chodzi o to, żeby każdy z rolników mógł wziąć do dzierżawy dane areał pola. Przy czym, to co państwu powiedziałem o średniej wojewódzkiej, to dotyczy nieruchomości niezabudowanych. Zupełnie inna sprawa jest z nieruchomościami zabudowanymi. Bo szanowni państwo, musicie mieć na uwadze to, że po pierwsze, po stronie dzierżawcy jest opłacanie podatków, po drugie jest utrzymywanie budynków, więc i opłata za czynsz dzierżawny za budynki. My przy, to państwu zaraz, bo dyrektor poprosił, żeby przygotować też kwoty, to zaraz powiem. My przy wydzierżawianiu, przy ustalaniu czynszu dzierżawnego za daną nieruchomość, jak są budynki, to czynsz jest również płatny od wartości budynków, albo wartości netto, albo brutto, ale tu nie będę mieszał. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że żeby utrzymać daną nieruchomość zabudowaną,
to powinien być taki areał dopasowany do tej nieruchomości, żeby to się po prostu rolnikowi opłacało, żeby ten czynsz dzierżawny nie zabrał, nie zadusił tego rolnika, nie zabrał tej całej nadwyżki, którą powinien wyprodukować i powinien zarobić po to, żeby mógł rozwijać swoje gospodarstwo. Nie? Bo przecież taki jest nasz cel. Nie? Więc te areały muszą być tak skompilowane, żeby z jednej strony nie było za dużo i żeby inni mogli też skorzystać, no ale z drugiej strony, żeby była możliwość utrzymania tych budynków. To w zależności od ilości budynków, środków trwałych, no bo za to się płaci. Różnie jest stosowane, więc tutaj te wartości tych hektarów jest bardzo różnie w zależności przyczyn. I teraz przejdziemy do przetargu licytacyjnego i ofertowego. Przy czym proszę pamiętać, że oprócz przetargu licytacyjnego nieograniczonego, czyli takiego, który jest na nieruchomościach nierolnych, studium w planie, bo ona może być R-ką, czyli może być normalnie orana. Tam ograniczenia wielkościowego, nie musi być to ograniczenie wielkościowe, dlatego że to jest nieograniczony, każdy może wystartować. Natomiast proszę pamiętać, przy bazach szczególnie, że ograniczone, czyli ten drugi, licytacyjny ograniczony dla rolników i ofertówka, czyli te, co preferujemy, to tam nieruchomość nie może być większa i skompilowana, bo mogą w tych dwóch, mogą startować tylko rolnicy indywidualni. Kto to jest rolnik indywidualny? Rolnik indywidualny to nie jest rolnik. Tylko rolnik indywidualny to jest rolnik, który posiada od hektara do 300 hektarów i który zamieszkuje w gminie lub gminie bezpośrednio graniczącej, sąsiadującej z daną nieruchomością. Okay? To jest różnica. I dlatego te powierzchnie nie mogą być znacząco duże. Czyli załóżmy, hipotetyczna sytuacja. Nie można skompilować budynku z gruntami o powierzchni 300 hektarów. Bo nikt nie będzie mógł wystartować. No bo za chwilkę powiem, jak to się liczy, kto to rolnik indywidualny, czyli do rolnika indywidualnego liczy się wszystko, to co ma w posiadaniu, w dzierżawie i w innych formach posiadania. Trzeba złożyć takie oświadczenie, że tyle takiej ilości hektarów posiadam, nie tylko własne. Więc to też trzeba mieć na uwadze, nie? Przy budynkach. Trzeba tak kompilować nieruchomości, żeby rolnicy mogli wystartować, jak no ma ktoś 50, 70, 100, tak? To też trzeba mieć na uwadze, żeby te powierzchnie tych nieruchomości były takie, gdzie ci rolnicy będą mogli podejść w ogóle do tego. Dobra. I teraz tak, licytacja. Licytacja jest bardzo prostą formą. Ograniczona dla rolników, jak mówimy o mieszanych i rolnych, ograniczona dla rolników indywidualnych, przychodzimy, wyjściowy czynsz dzierżawny jest ustalany i taki sam wyjściowy jest przy licytacji i taki sam wyjściowy jest przy ofertówce. Tylko że przy licytacji, kto da więcej? Kto da więcej, staje się kandydatem na dzierżawcę. To jeszcze później powiem, bo to też będzie ważne. Kandydatem na dzierżawcę. A w ofertówkach czynsz dzierżawny jest ten nasz wyjściowy i czynszu się nie licytuje. Czynsz jest i będzie dokładnie taki. W ogóle się nie licytuje czynszem i on nie będzie wzrastał, ani maleł. To zaraz powiem. Dobrze, że pan dyrektor mi powiedział, żeby przygotować. To jestem w miarę przygotowany. Szanowni Państwo, my wyliczamy, nie zapomnij ofertę, co powiedzieć. My wyliczamy czynsz dzierżawy na podstawie decyton. Proszę o tym pamiętać. To są decytony. Decytony przeliczane są na złotówki w zależności od wartości pszenicy. I teraz tak, średnio, bo to jest uzależnione od klasy gruntu i okręgu podatkowego. Czyli tak, jeżeli wzięlibyśmy powiat głubczycki, to w pierwszej klasie, zakładając pierwszą klasę, za hektar wyszłoby 11,1 decytony. Czyli przy dzisiejszym, bo my później dostajemy co pół roku rozporządzenie ministra, ile jest średnia, teraz jest 150 bodajże 3 z jakimś grosikiem, to wyszłoby 1705 zł. Za pierwszą klasę na rok czasu czynsz płatny jest w dwóch ratach z dołu. Po roku, tam po półroczu, tak? Ok? Dobra, czyli to rozumiemy. Za drugą klasę gruntu to by było 10,3 decytony. To jest gdzieś mniej więcej 1582 zł przy wartości pszenicy. Tam 15,500 za tonę mniej więcej, nie? Trójka. I trójki są dzielone na AB, czwórka jest dzielona na AB. Trójka to jest 9,4 decytony, a trójka B to jest 7,7, czyli 1444 i 1183.
czwórka to jest 6 decyton, przecinek 3 to jest 968, czwórka B to jest 4,6, to jest 706 zł. I ten czynsz w ofertówce nie jest licytowany, taki będzie płatny. Natomiast co bierze się pod uwagę, no bo ktoś musi wygrać. Jakoś trzeba sprawdzić, kto powinien tą grudzie rządzić. W związku z tym, że tak jak pan dyrektor powiedział, konstytucja mówi wyraźnie, że ustrojem rolnym państwa jest gospodarstwo rodzinne. To też gospodarstwo rodzinne mówi nam ustawa OKUR, która mówi, że gospodarstwo rodzinne tworzy rolnik indywidualny. No, rolnik indywidualny, tak jak państwo powiedziałem, od hektara do 300 hektarów. Tak? I zamieszkuje w gminie bezpośrednio graniczącej z tym jednością. Więc w związku z tym w ofertówce wymyślono ofertówkę po to, żeby premiować pewne czynniki. Po pierwsze wiek. No i tutaj patrzę na seniorów, bardziej promowane są osoby młode, tak, w ofertówce. To trzeba uczciwie sobie powiedzieć. Bardziej promowane są osoby młode, do 41 roku życia wszyscy dostają po równo. Ale powyżej 41 roku życia im ktoś jest bardziej zaawansowany wiekowo, tym dostanie niestety troszeczkę mniej. To jest pierwsze kryterium. Drugie kryterium, a może najważniejsze z kryteriów. Zakupione grunty z KOWR-u. Im ktoś kupił więcej gruntów, oczywiście do średniej wojskiej nie, ale nie, im ktoś więcej kupił gruntów z KOWR-u, czyli z agencji poprzedniej też, bo my jesteśmy jakby kontynuatorem, tak, to dostanie mniej liczby gruntów. Drugim kryterium powierzchniowym, im ktoś posiada. W posiadaniu to nie jest tylko własność, to jest dzierżawa, to jest samoistne posiadanie. Im ktoś więcej posiada, do 150% średniej wojewódzkiej, to dostanie później powyżej. Im powyżej dostanie mniejszą liczbę punktów. Czyli generalnie ktoś ma większe gospodarstwo, tym dostanie mniejszą ilość punktów. Czyli promowane są te z małymi gospodarstwami. Kolejnym kryterium jest pole. Po to, żeby było tak, że nie, że rolnik z daleka wydzierżawia grunt tutaj, to im bliżej pola, naszego pola, jeżeli my mamy pole, wydzierżawiamy, to im bliżej naszego pola, tym większą ilość punktów. Powiatu Prudnickiego może w ogóle nie, być może, ja nie wiem, bo jak są graniczą, może być tak, że może w ogóle nie mógł uczestniczyć. Czy graniczy bezpośrednio? To może brać udział. Może brać, ale punkty za odległość będą mu liczone, to będzie miało relatywnie mniej, nie? I to jest za pole do pola, to jest jedna punktacja, a druga punktacja to jest za pole nasze wydzierżawiane do siedziby. Siedziba liczona jest jako zameldowana, od razu tłumaczę. Tak są. Dwa kryteria. Jeszcze raz powtórzę. Jedno kryterium to jest pole wydzierżawiane przez KOWR do pola rolnika własności lub dzierżawy długoletniej, potwierdzone jest podpisem potwierdzonym, a drugie to jest pole do zamieszkania, czyli obydwa kryteria, o których pan mówi, są brane pod uwagę. Pole do pola i pole do zamieszkania. Zamieszkanie jest liczone jako za miejsce zamieszkania. Nie będzie pan wziąć udziału w przetargu na daną nieruchomość. Ale mimo tego, że na przykład kupiłem czy tam w dzierżawie działkę w innej gminie. Zamieszkanie. Zamieszkanie. 5 lat. Pan może być na przykład, nie wiem, strzelę przykład z Opola i mieć w Opolu grunty, ale mieć załóżmy w Głubczycach swoje też grunty. I może pan, bo pan może mieć tak, ale rok wcześniej musi mieć pan zameldowanie w Głubczycach, żeby móc wziąć udział. No, chodzi o to, żeby grunty były rozdysponowane dla rolników z danego terenu. Tak mówią ustawę. Ja państwu tylko, ja nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to jest... Momencik. Ja nie chcę wchodzić już, ja panu powiem. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję między tym, czy to jest słuszne, czy nie. Ja państwu tylko mówię, jakie są reguły. Żebyście państwo mieli świadomość, co będzie można zrobić. Inaczej po prostu nie można zrobić. To nie jest kwestia, czy my możemy coś zmienić. Nie. Są takie reguły, które mówią, rolnicy z danego części będą się cieszyć. Rolnicy, którzy nie będą graniczyli, niestety nie. Ale takie są przepisy prawa. Mimo tego nawet, że te grunty są bliżej dla mnie, jeżeli na przykład, nie wiem, powiat Głubczycki, mogę startować, jestem dalej. Może tak być. Nie, tak jak mówię, rolnik indywidualny to jest rolnik z danej gminy lub gminy bezpośrednio z nią graniczącej.
Tak. Powiedział pan swoje, ale może podzierżawić od drugiego rolnika. I to są już jako jego grunty. Jeżeli ma podzierżawione, przykładowo, ja podzierżawiam sobie grunty od kogoś, kto ma bardzo blisko tą ziemię, o której jest teraz przetarg, i automatycznie moje grunty są bardzo blisko tego, tych gruntów do przetargu. Tak, tylko to, żeby to mogła być traktowana umowa dzierżawy, to po pierwsze to musi być umowa z datą pewną. Jaka? Umowa z datą pewną. To nie będzie umowa taką, że pan ze mną podpisze dzisiaj umowę i jutro startujemy do przetargu. Ona nie zostanie uwzględniona. Dobrze. Umowa z datą pewną i długoletnia. Notariusz. Tak. I jeszcze pan co inne, już nie pamiętam, nie chciałbym było wprowadzić, ale ze względu na stan zdrowia, wtedy jeszcze było, szanowni państwo, pamiętacie, przejście na emeryturę, rentę, były takie możliwości. Teraz już nie musimy, nie? Podpisuję sobie na przykład na dzierżawę tych gruntów na 5 lat. Tak. Na 5 lat jest to umowa podbita. Z datą pewną. Czyli na przykład w formie aktu zadanego. I teraz czy ta umowa jest, jeżeli ja przykładowo przetarg indywidualny, przetarg Kowrowski wygrał, ofertowy na przykład, czy ta umowa mnie zobowiązuje do tego, że ja muszę, że ja mogę na przykład zerwać umowę z tym rolnikiem, który miałem już umowę podpisaną. Szanowni państwo, widzę, że to idzie w kierunku. Czy to mnie zobowiązuje, czy mnie to zobowiązuje? No, szczególnie. Jeżeli to jest umowa indywidualna, szczególnie. Ofertowe, kopertowe, przetargi są bardzo dobre, dlatego że chronią młodych rolników. Dają im dość dużo pomocy, ale nie są czytelne. A dlaczego nie są czytelne? Bo przykładowo poddzierżawiam sobie od kogoś grunty, poddzierżawiam sobie od kogoś krowę, która już dzisiaj nie istnieje. Zaraz panu powiem. I dlaczego i przykładowo czemu krowę się na przykład ty nie zajmie? Czy dany rolnik, który poddzierżawił grunty, prowadzi te gospodarstwo, które przykładowo w czasie przetargu mówił, że ma krowę, że ma ten grunt i tak dalej. Już panu powiem. Już panu odpowiadam. Po pierwsze to jakby dobrze by było nie mieszać dwóch rzeczy. Będzie mógł przystąpić do przetargu rolnik indywidualny, czyli który ma miejsce zamieszkania w gminie lub gminie bezpośredniej, a nie który ma pola. To jest później, dalsza weryfikacja i to jest później, ale odpowiadając co do tego piątego kryterium, o którym nie zdążyłem jeszcze powiedzieć, a pan wyprzedził i bardzo słusznie, kolejnym kryterium jest DPJ, czyli zwierzęta ogólnie rzecz ujmując, tak? I teraz jest tak, że faktycznie ktoś może zadeklarować, po pierwsze, to on musi mieć całoroczne, średnioroczne nam deklaruje i on nam deklaruje średnioroczne z ARiMR-u. I po drugie, niestety nie można, znaczy na całe szczęście nie jest tak, jakie są pana obawy, no i później z tego korzystamy, ponieważ w umowie jest wpisywane, że on jest zobowiązany do utrzymania co najmniej 80% tego, czego zadeklarował. Przez okres całego trwania umowy. A jest weryfikowane tak, że jest zbywany przez cały okres trwania umowy. Jest to, no niestety mieliśmy ostatnio taką sytuację, nie mogę podawać danych, bo to wiadomo, ale zerwaliśmy. I karę zapłacić. I niestety pobiegnie. Jest tam duża kara. Znaczy niestety. Może niestety. Może niestety, bo to jest uczciwe, tak? I my się później oczywiście, to są trudne sytuacje, ktoś przychodzi, dostaje bardzo duże pieniądze do zapłacenia, ale w umowie jest, po przetargach ofertowych teraz, w umowie byłby zapis, że trzeba utrzymać przez cały czas trwania umowy co najmniej 80%. Zrywamy umowę i płaci tak. Wiecie, czy to trzeba? Tak, my ją dostarczać, jest zobowiązana dostarczać co roku. Ta działka jest tak. Nawet 2 lata po prostu tego rolnika. A czy tylko jest umowa po prostu zerwana, czy są nakładane jeszcze jakieś przesłanki? Powiedziałem, że kary są. Jeszcze raz, żeby wszyscy usłyszeli, są kary! Są kary nakładane, szanowni państwo. Ja co do szczegółów, to szanowni państwo, naprawdę na dużo byśmy mogli odpowiadać, tylko że to byśmy bardzo długo musieli być. Uwierzcie mi, mamy taki przykład. Zerwaliśmy umowę ostatnio z rolnikiem i dostał kary, od których się może i odwoływać do sądu. To jest każdego prawo, tak? Ale my naliczamy kary. Koniec i kropka.
Co więcej, i to też musicie mieć świadomość tego, szanowni państwo, bo ja to mówię wprost o was, umowa jest terminowa, czasowa, czyli zawieramy ją na dany okres. I co do zasady, mam głębokie przekonanie, że słusznie to stosujemy. Umowa nie jest, jeżeli nawet będzie sytuacja taka, że coś się dzieje, tak? I mówimy, no dobra, nas już jest nie stać na opłacanie. Co do zasady, ona nie jest zerwana. Wy macie pewność, że my jej nie zerwiemy. Ale z drugiej strony musicie mieć świadomość, że jak wy będziecie chcieli zrezygnować, to też jej nie zerwiemy. To jest uczciwe, bo wygrywałyby osoby 3 lata, jak jest dobrze, a później zrywamy umowę, nie? Nie, co do zasady to jest umowa terminowa. Czyli jeżeli jest na 10 lat, a generalnie stosujemy także co najmniej te 10 lat, no to te 10 lat ta umowa będzie trwała. I jedyne takie wyjścia to jest stan zdrowia, tak? Albo cesje na dzieci. To jest dopuszczalne. Więc to jest z jednej strony dla państwa dobre, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że ten czynsz, który wylicytujemy w licytacji, będzie trzeba zapłacić, obowiązki za budynki trzeba będzie robić, albo ten ofertowy, tak? Więc to jest też dość istotne. Ale byłem przy ofertówce i teraz tak, ofertówka, tak? No i co? No i dobra, mamy te kryteria, chyba o wszystkich powiedziałem, myślę, że o wszystkich powiedziałem. 5, no to o wszystkich powiedziałem. Jest jeszcze 6. Ktoś powiedział o hodowli, jak to DJP. Tak, odsumy DJP, punktacja. Ile do tyłu? Za rok poprzedzający. Tak, jest średnioroczna. Nie jest z danego miesiąca wybranego, średnioroczna. Dobra. Tą budowlę trzeba przez 80%. Przez cały okres trwania umowy co najmniej 80%. Co najmniej 80%, jeżeli tego nie jest, ma nam dostarczać taki dany dzierżawca co roku zaświadczenie. Jeżeli tak nie jest, to zrywana jest umowa i płaci kary. O Boże, to było 40% opłaty za... Nie chcę wprowadzić błąd. To jest w umowie dzierżawy, mógłbym to poszukać, ale to są znaczące kary. To są znaczące kary. Dobra, jedziemy do przodu. Posłuchaj, żebym się zgęszczał. Dobra, czyli mniej więcej wiemy, czym ofertówka, czym licytacja. Preferujemy wiek, preferujemy wielkość gospodarstwa, preferujemy bliskość i preferujemy krowy, tak? Mniej więcej. Dobra. I co jest ważne. Po wygranym przetargu ochotnik staje się kandydatem na dzierżawcę, nie dzierżawcą. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze, jeszcze muszę to powiedzieć, a później pójdę tam. Bardzo ważne w tym, że jak my na przykład w Nysie skombinowaliśmy 54 nieruchomości, pamiętamy, że każdy może wygrać tylko jedną, natomiast może startować na ile chce. Może startować na ile chce. Przy czym na każdą musi wpłacić wadę. Te wadia w zależności od wielkości są różne. Ustawa mówi nie więcej niż 5 tysięcy. Generalnie one przekraczają wielkości, więc generalnie wszystkie są około 5 tysięcy. I teraz tak, wpłacamy te wszystkie wady, na które startujemy. Ktoś sobie chce poszaleć, startuje na 54, tak? Wpłaca 54 wady. Przechodzi do przetargu. Wygrywa, nie wygrywa, obojętne. Przetarg jest rozstrzygany. Każdy z was, szanowni państwo, z uczestników przetargu ma prawo wnieść zastrzeżenia. 7 dni na postępowanie przetargowe. My mamy prawo 7 dni odpowiadać. Państwo macie kolejne 7 dni na kolejne, że się nie zgadzacie i do dyrektora generalnego. Dyrektor generalny nie ma ograniczenia czasowego. A do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia dyrektora generalnego nie wypłacamy wadów. W ogóle żadnych. To jest istotna dla państwa informacja. Tak? My nie możemy ich wypłacić, dlatego że zobaczcie, ktoś, kto na przykład nie wygrał tej pierwszej czy drugiej nieruchomości, skarży się, my go odrzucamy, skarży się do generała, generał rozstrzyga, że źle zrobiliście, no to on ma prawo uczestniczyć. My nie możemy powypłacać tych wadów, bo warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadów. Więc niewypłacany wadów, to też trzeba wiedzieć. Państwo uprawnienia musicie wiedzieć, ale konsekwencje, które z tym idą, też musicie wiedzieć. Więc są sytuacje takie, że dzwonią później rolnicy, mówią, że bardzo dużo pieniędzy płacili, ja to rozumiem. My robimy wszystko, co się da, żeby jak najbardziej przyspieszać, ale takie to też musicie wiedzieć, szanowni państwo. Nie? Bo z tym będziemy się spotykali. Więc chciałbym, żebyście mieli wiedzę, a nie żeby to było tak, że ja czegoś nie powiem i później, bo nie było powiedziane. Nie. Procedura taka jest. Państwo macie prawo się odwołać. Na etapie kwalifikacji, i to jest inne, to jest opisane w ogłoszeniu, warto przeczytać, i na etapie przetargu. To warto wiedzieć. Tak? Słucham pana. Nie można wygrać. Teraz pan powiedział, że ktoś się może odwołać. Z tego co wiem, te przetargi odbywają się co 2 godziny, więc
7 dni. Między jednym a drugim. Nie, między zakończeniem. Danego do tego przykładu. Czyli. Ja mam 7 dni na czyli piątek pani wygrywa, ma pani 7 dni. No tak, ale kto od naszego zawiadomienia, że. Raz, bo nie słyszałem. No bo w ciągu dnia odbywa się, przypuśćmy, 5 przetargów. Tak. Państwo taką procedurę macie, bo wiem, że tak na przykład jest. Jest 5 przetargów. Tak. Ktoś startuje w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. I przypuśćmy, pierwszy przetarg wygrał, ale ktoś się odwołał. Więc czy on może startować w tym drugim, czy nie? Nie, dlatego powiedziałem, dlatego nie jest wypłacane wagium. Właśnie i dlatego, bardzo słusznie pani to zauważyła, dlatego nie jest wypłacane wadium, bo jeżeli by tak dyrektor generalny stwierdził, albo dyrektor oddziału, to powtarzamy wszystko. No i ta osoba wygrana? Nie ma wtedy wygranej. Przetarg jest unieważniany, nie ma, startujemy od początku. I wszyscy... Ale nie może startować w kolejnym przetargu, bo jest osobą wygraną w pierwszym przetargu. Nie, wtedy już nie. Proszę spróbować jakby zrozumieć. Wtedy, jak jest unieważniony cały przetarg, powtarzamy procedurę przetargową nową i wszyscy znowu zaczynają od zera. Tak jest. I dlatego właśnie nie jest wypłacane wadium. Pani podała przyczynę, dlaczego nie jest wypłacane wadium. Ze wszystkich przetargów. Tak jest, tak jest. Do momentu rozstrzygnięcia przez dyrektora generalnego, ostatecznego. Tak? Słusznie pani zauważyła. Nie jest wypłacane właśnie dlatego. I wtedy, przypuśćmy, 10 ofert, wszystkie są anulowane. Tak jest, tak jest. Tak mówię. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale generalnie tak będzie. Tak. A jak się przetarg powtarza, to wtedy przetargiem dalej przetarg ofertowy ograniczony, czy już jest wycofany? Jeżeli jest unieważniony, to jest ofertowy, ale jeżeli byłoby nierozstrzygnięty, przetarg może być nierozstrzygnięty, to kolejnym przetargiem już nie będzie ograniczony dla rolników indywidualnych. Tylko pierwszy przetarg jest dla rolników indywidualnych. Kolejne przetargi, drugi przetarg jest dla nieograniczony, a trzecie przetargi to już lecimy po prostu nieograniczone, nie? Dobra, czyli jadę dalej. Ktoś zostaje kandydatem na dzierżawcę? Co jest istotne, co musicie Państwo już wiedzieć? Nie podpisze się z daną osobą umowy dzierżawy, dopóki nie złoży odpowiednich zabezpieczeń. I to jest bardzo istotne, bo trzeba też przeliczyć siły na zamiary, tak? Zależy, jakie będą te nieruchomości. Przy tych małych nieruchomościach przypuszczam, że te formy zabezpieczenia, zresztą Państwo w większości znacie, jeżeli macie u nas umowy, bo albo to jest blokada środków na rachunku bankowym, albo hipoteka. Mamy wiele rzeczy, tak? Przewłaszczenie, cesja przewłaszczenia. Mamy wiele rzeczy, ale musimy mieć ten majątek i musimy się wykazać, że mamy majątek na tyle dobry, na tyle mocny, że jest w stanie zabezpieczyć tą umowę dzierżawy. Co jest istotne przy nieruchomościach zabudowanych. Bo zakładam, że jest nieruchomość zabudowana, dodajemy tam 50 hektarów, 100 hektarów, zależy jaka wielka, tak, ile ma budynków, ile ma środków trwałych, czy dodajemy ilość gruntów, no i dobra, wylicytowany albo ofertowy czynsz, on jest, no policzmy sobie, plus jeszcze te budynki, jest dość wysoki, musimy mieć sytuację finansową taką i możliwości zabezpieczenia tą umowę takiej, żeby można było podpisać tą umowę dzierżawy. To jest też bardzo istotne. I istotną rzeczą jest to, że jeżeli ktoś nie podpisze umowy dzierżawy, to te wadium mu przepada. Nie podpisuje z własnej winy, nie z naszej winy, tylko z własnej winy, bo się przylicytował, takie rzeczy też miały miejsce. Umowa nie jest podpisywana, wadium przepada, idzie do następnego przetargu. Tak. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie tych hektarów, co teraz mi tą paść wyłączyć i wy chcecie grać na przetarg. Jeżeli ja będę uczestniczył, będzie to przetarg dla rolnika indywidualnego, będę w nim uczestniczył, jakąś działkę po prostu wydzierżawię od was, to w 2023 roku, jeżeli następne grunty z Topharsu przejdą do KOWU, ja będę mógł uczestniczyć w tamtych. To jest bardzo dobre pytanie. To zależy od tego. Nie wiem, dlatego że, Szanowni Państwo, to ograniczenie, o którym mówimy, czyli to ograniczenie, że może wystartować więcej niż jednym przetargu, ono nie jest obligatoryjne. Ono może w ogóle nie być zastosowane. Jeżeli będzie zastosowane, to dyrektor może zdecydować, czy chce zastosować, czy nie chce zastosować.
Jeszcze warto by było, i myślę, że będziemy się musieli zwrócić o opinię prawną, co do czasu. Co do czasu i do formy przetargów. Czy możemy potraktować to jako jeden przetarg? Myślę, że tu jest też wyzwanie przed nami. Ja też już myślałem nad tym. To jest, będziemy musieli napisać opinię prawną. Nie wiem. Powiem panu uczciwie, na dzień dzisiejszy nie wiem. Tak? Bo jeżeli my to byśmy zamknęli w jakimś tam rozsądnym terminie, to tak. Ale co jeżeli to nam się rozciągnie na lata? Nie? Czy to można potraktować jako... Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem. Będziemy to musieli rozstrzygnąć. Też następne pytanie się takie nasuwa. Może to bardziej do dyrektora albo do przedstawicieli dopłacu. Dlaczego teraz już przed swoją umową, zakończeniem umowy, już te 560 to może ja bym skończył i później bym oddał głos, bo ja bym nie chciał się jakby... Ja tylko w tej działce, w której jestem upoważniony, tak? Czyli w działce za techniczne przeprowadzanie i ten. Szanowni Państwo, i tak jak powiedziałem, po ofercie, po tym składamy zabezpieczenia, te zabezpieczenia są przyjęte. Jest na przykład blokada środków na rachunku bankowym, podpisywana jest umowa i tak jak powiedziałem, umowa jest terminowa, co oznacza, że my jej nie rozwiążemy. Chyba, że będą zaniedbania, na przykład budynki nie będą albo inne rzeczy, możemy rozwiązać. Nie będzie uprawiana rolniczo. Mamy tam takie odpowiednie instrumenty w umowie, które nam pozwalają jednostronnie wypowiedzieć umowę dzierżawy. Poddzierżawa jest takim czynnikiem bez zgody klauzul. Więc Państwo macie, rolnicy mają świadomość, że mają załóżmy 10 lat, ale z drugiej strony musicie mieć świadomość my i to jest dobra praktyka. Ja uważam, że z perspektywy i z czasu pracy nie rozwiązujemy umów dzierżaw. Nie? Bo to chodziłoby do tego, że ktoś by wygrywał na 2-3 lata i bym rozwiązywał. To nie chodzi o to, bo to jest zachwianie takiej zdrowej konkurencji między rolnikami krajów. Ja przy czym zawsze też, może nie powinienem tego robić, ale zawsze na Nysie na przykład, jak były to przetargi, spokojnie, weźcie sobie karteczkę, bo oni chcieli licytacyjną. Weźcie sobie karteczkę, zapiszcie sobie, do ilu jesteście w stanie licytować, żeby to było wszystko z głową. Oczywiście, bo nie rozwiążemy wam tego. Bo to by było jakby nieuczciwe i nie mówią, no to my jakbyśmy wiedzieli, że będziecie rozwiązywać, to też byśmy sobie na 2 lata tam, nie? Co do zasady z głową. Nie? Oczywiście jest możliwość taka, że ktoś nie podpisuje, bo będzie żadne, wadą przepada i idzie do wiek. Tak. Jeżeli jesteśmy przy temacie tych przetargów, które były, to były dużo, około 1600 1000 na Mysie, 600 na Kliczborku. Na ile one zaspokoiły zapotrzebowanie lokalnego regionu? No, ale to jest takie pytanie, które jest ważne. Tak, nie, okej, uczciwa rozmowa, tak? No myślę, że w Kunewi dużo jest. Myślę, że to znaczy, to nie jest kwestia nawet mojego myślenia, bo jeżeli ktoś się licytuje się na 6 ton. I ja nie mówię, każdy prowadzi biznes. Ktoś prowadzi biznes pod warzywa, spina mu się, okej. Okay, no ale ja nie wiem, bo ktoś później przychodzi, no ale dobra, jeżeli szalejecie, to nie powinno być tak. Ale jak ktoś prowadzi biznes na warzywa i jemu się spina to biznesowo, to ja jestem od oceniania? Nie. Więc generalnie zapotrzebowanie jest spore. Dlatego też i wytyczne, i my praktykujemy, i pan dyrektor pojechał na spotkania, przecież była rozmowa w Namysłowie, to chyba jest jawna informacja, możemy to powiedzieć. Pojechaliśmy na podobne spotkanie do Namysłowa. Świetnie. Mniej więcej przedyskutowaliśmy to tak samo. Więcej osób chyba nie było i tam były normalnie głosowania. Po pierwsze nad formą przetargu, czy są ofertówkę, czy licytację. Wybrali ofertówkę i szykujemy tam pod ofertówkę. Wybrali powierzchnię. Wybrali, że chcą mniej więcej, żebyśmy kompilowali około 10 hektarów. I tak też robimy. My jesteśmy dla was. Oczywiście my musimy pilnować majątku Skarbu Państwa, ale jesteśmy dla was. Więc jeżeli taka jest potrzeba, i takie mamy możliwości, no to tak robimy. To z mojej strony to chyba mogłoby być tyle, chyba, że są pytania. Nie widzę. Bardzo różne. Może być hipoteka ustanowiona, może być cesja na sprzęt, może być blokada środków na rachunku bankowym. I cała litania. Przepraszam? Cały okres trwania umowy dzierżawy. Czyli trzeba mieć świadomość, że jeżeli ktoś weźmie blokadę środków na rachunku bankowym, to jest na cały okres trwania umowy dzierżawy, a co więcej, będziemy wprowadzić błąd, ale chyba 6 miesięcy po jeszcze. To jest ważne. Dalej, jest oświadczenie majątkowe, trzeba będzie złożyć. Trzeba będzie weksel. Na pewno będą weksle. Jeżeli jest mała nieruchomość, jest do 10 decytów, to jest sam weksel własny, ale jeżeli nie, to już będzie weksel własny poręczony. Są różne formy zabezpieczenia.
przygotujemy dla Państwa, możecie całe spektrum sobie Ale spektrum jest duże, ale spektrum jest spalenie. Nie, nie ma, że preferuje. No wie Pan, ja nie wiem, co Pan posiada, nie? Możemy, niezabudowane możemy. Nie pasuje, tylko że po tym, co się będzie działo na przykład i jest kwestia firmu grup. O, już pan. Bardzo ciekawe pytanie, jeżeli pan dyrektor jeszcze mi pozwoli czasowo, to odpowiem. Pan powiedział, że jest umowa na 10 lat, co potem? Potem generalnie jest tak, że każda umowa jest poddawana analizie. Czy to jest hektar, czy to jest 1000 hektarów, czy 10 tysięcy hektarów, to umowa poddawana jest analizie. Czy przedłużamy, czy nie przedłużamy? Generalnie te małe umowy są przedłużane, nie ma problemu, chyba że występują jakieś niewywiązanie się z umów, niepłacenie. Po dwóch ratach wypowiadamy umowę dzierżawy, powinniśmy. Mamy możliwość wypowiedzenia po dwóch ratach umowy dzierżawy, jednostronnie. No, to też jest warto wiedzieć, żeby no, nie kumulować tego zobowiązania. Ale analizujemy tę umowę, jak była prowadzona, czy jest użytkowana rolniczo. Jeżeli wszystkie te kryteria są spełnione, co do zasady umowa jest przedłużana. Czyli nie ma nadmiernej koncentracji, tak? To, czy jest bydło, czy są zatrudniane osoby, to już mówimy o tych dużych umowach, nie? Na przykład takich 500 hektarów, tak? Musi być analiza, a do 10 hektarów też podobnie analizujemy. Wysyłamy pisma do rolników, którzy nam muszą powiedzieć, na jakiej powierzchni użytkują, jaką powierzchnię użytkują, jaką mają zadanie, czy mają produkcję zwierzęcą, czy zatrudniają ludzi, czy są w rolności. I na podstawie tego analizujemy, jeżeli nie ma przeciwwskazań, przedłużamy na dalszy okres. A pierwokup już Panu odpowiem. Pierwokup polega na tym, że pierwokup jest kodeksowy, czyli przysługuje każdemu po trzech latach trwania umowy, żeby mógł wystąpić pierwokup. Natomiast co do zasady nie przeznacza się w pierwszeństwie do sprzedaży nieruchomości potencjalnie atrakcyjnych. Co to oznacza? Po pierwsze, w ogóle nie przeznaczamy do sprzedaży nieruchomości powyżej 2 hektarów. Ustawa ograniczyła sprzedaż do 2 hektarów. My nie możemy sprzedawać więcej niż 2 hektary. Chyba że za zgodą ministra. Za zgodą ministra możemy sprzedawać więcej niż 2 hektary. Więc rozmawiamy generalnie o sytuacjach do 2 hektarów i czy tam występuje pierwszeństwo. Badamy, czy grunt jest potencjalnie atrakcyjny. To nie znaczy, że on musi być nierolny w studium lub planie. Bo może być taka sytuacja, że on jest rolny w studium, plan jest jeszcze nieuchwalony, a jest w linii zabudowy. Mamy dom, działka, dom. To jest potencjalnie atrakcyjne. W życiu nie będzie przeznaczone do sprzedaży. Pierwszeństwo. Nie? Bo to jest uprawnienie kowry. To nie jest tak, że ktoś po trzech latach ma uprawnienie i kowry zobowiązany mu sprzedać w pierwszeństwie. Nie. Kowry, jak będzie chciał sprzedawać działki, to musi wystąpić o pierwszeństwo. Ale w takich sytuacjach się nie przeznacza do sprzedaży, no bo wiecie, my jesteśmy od tego, żeby pilnować te grunty, tak? I to nie może polegać na tym, że my pozwalamy na spekulacje, nie? Jeżeli jest taka sytuacja, że byłby to taki grunt, możemy wyłączyć z umowy dzierżawy i przeznaczyć go do sprzedaży w przetargu, a poniżej hektara jest przetarg nieograniczony i wszyscy mogą wystartować, nie? Słuchajcie, no to my gospodarujemy naszym majątkiem, naszym wspólnym, nie? Więc my mamy dbać o ten moment. Dlatego pierwszeństwo występuje do 2 hektarów, jeżeli nie jest grunt potencjalnie atrakcyjny. I stosujemy pierwszeństwo. Pytanie, jak ten grunt będzie dzielony? Bo wiemy, że tam w ten sposób rado jest grunt 200-300 hektarów. To często znają do drzewienia, zakrzewienia, tam się dodają. Tak. To będzie dzielony wody z jednej, z poprzednim grunt hektarów, czy będzie po prostu na zwiększa rysowany? Już powiem. Mamy dwie metody wydzierżawienia gruntów przy podziałach. Pierwsza jest taka, w sensie chodzi o czas. My możemy wydzierżawić grunt umownie podzielony. Czyli mamy 2 hektary działki i dzielimy je tam na dwie. Tak? To za mało, ale jakąś tam większą powierzchnię. 10 hektarów dzielimy na 4. Tak? Możemy tak zrobić i kreskami. Ale taka umowa nie może trwać dłużej niż 2 lata. Przetarg na taką umowę nie może być dłużej niż na 2 lata. Po tym on wraca do zasobu. My w międzyczasie dzielimy go geodezyjnie. No i na, tam załóżmy 10 lat, tak? To jest ważne zastrzeżenie, że grunty, które my chcemy jakby szybko zagospodarować, możemy to zrobić, możemy umownić, kamień wtedy wyznacza nam te wszystkie ten, ale on może być tylko na 2 lata. Po to są te 2 lata, żeby przygotować proces podziału geodezyjnego, bo generalnie w perspektywie wydzielamy po podziale geodezyjnego. To jest przesunięcie podaży. Bardzo. Chociaż... Wiecie,
wiecie Państwo, trzeba usiąść nad mapkami. Trzeba usiąść nad mapkami. I mapki bardzo wiele mówią. Czasami drogi chodzą fajnie, co pozwala już nie dzielić. Nie? Wiecie, to, że to nie jest nic złego, to, że na przykład ktoś użytkuje całe pole, 50 hektarów, a gdzieś tam idzie geodezyjnie droga. Nie? Użytkuje, bo wiadomo, bo sprzęty duże, wszystko, nikt nie ma o to pretensji. Ale do wydzierżawienia może być całkiem sympatyczne, że już nie trzeba dzielić. Nie? Na mapkach to wszystko widać. Więc warto jest później usiąść na mapkach, przygotować się na mapkach, do tego przygotować miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia i wtedy dopiero drogi, lasy, łąki, to wszystko, stawy, to wszystko, zabudowania, mieszkaniówka, przecież tam też jest, są zabudowane, wszystko. I wtedy siadamy i opracowujemy koncepcję. Oczywiście, jest ogromne wyzwanie. Przeogromne. Mamy datę, jaką mamy. Ustawa mówi jasno. Ustawa mówi jasno, to pan dyrektor powiedział, wszyscy zresztą tak samo mówią. Ustawa mówi jasno. Umowa... A co z prawem takich, kto się ten zbiera, bo... Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja mogę mówić tylko tyle, ile nam jakby przepisy i zarządzenia mówią, tak? Można im przedłużyć umowę o rok? To nie jest, nie, nie ma możliwości przedłużenia umowy, żeby to jasno wybrzmiało. Nie ma możliwości przedłużenia umowy w obecnie obowiązujących przepisach prawnych. A to jest coś innego. Jest możliwość podpisywania, i tutaj myślę, że też prawnicy powinni się wypowiedzieć, jest możliwość podpisania porozumienia wydania gruntów danych obsianych na czas, jak gdyby, kończy się umowa, tak? Ale jest obsiana. No to może być czasami zastosowane, pytanie, czy w tym przypadku, nad tego nie wiem, to musiał, myślę, że musiała być opinia prawna. Do momentu zbioru, nie dłużej. Myślę, że taka opinia będzie kierowana. Tak. Myślę, że taka opinia będzie kierowana. Szanowni Państwo, no my możemy się poruszać w tym, co nam dają przepisy, tak? Więc co do zasady, przepis mówi jasno, że umowa się kończy, nie jest przedłużana. Wytyczne mówią, że w momencie, kiedy jest dany teren obsiany, KOW ma możliwość podpisania porozumienia. Czy KOW ma prawo wystąpić wydzierżawcy o wydanie gruntu, że zabezpieczenie mogą wydzierżawy? Jaki to jest termin? Czy KOW ma możliwość zwrócenia się do dzierżawcy o wcześniejsze wydanie gruntu? Nie wcześniejsze. Przed zakończeniem umowy dzierżawy, żeby pola nie zajęło wsiadę. Aha, czyli rozumiem, że na przykład pytanie jest takie, czy my możemy się zwrócić do dzierżawcy, żeby wydał grunty, bo wiemy, że kończy się i żeby nie obsiewał. Wystąpić teoretycznie by nawet było można, natomiast uprawnienie dzierżawcy każdego jest takie, że może gospodarować gruntami do końca trwania umowy dzierżawy. To jest to, co Państwu powiedziałem. Umowa jest terminowa. Absolutnie nie musi nikt wyrażać, żaden dzierżawca, to abstrahuje w ogóle od konkretnego dzierżawcy. Jaka jest kara? Za co? Za niedotrzymanie. Nie zejście z pola. Za bezumowne użytkowanie, jeżeli byłoby bezumowne użytkowanie naruszone, to kara według ustawy jest 30-krotność czynszu dzierżawnego. Szanowni Państwo, 30-krotność czynszu dzierżawnego to jest wielotynna na wszystko, na wszystko. To jest naprawdę. I brak możliwości uczestniczenia w przetargu. Tak, brak możliwości uczestniczenia w przetargu, ale to bardzo słusznie pan dyrektor zauważył, ale 30-krotność czynszu dzierżawnego to jest... Czynszu dzierżawnego tego średniego. Tego, który teraz byłby wyliczany z przetargu. To jest... Nie. To jest naprawdę... Nie polecam nikomu. To już abstrahuję naprawdę od danego podmiotu. Mieliśmy podmioty, które próbowały jakoś swoje... Każdy ma prawo, to jest podmiot, ma prawo walczyć o swoje. No ale szybko zwrócili go. To jest bardzo, bardzo, bardzo szybka ścieżka. I taka kara była wtedy nałożona na przykład na kopalń? Czy to... Szanowni Państwo, to wychodzimy w przyszłość. Ja mogę tylko mówić o tym, co jest obowiązujące, tak? Prawo mówi wyraźnie. Jeżeli KOW naliczy bezumowne użytkowanie, to jest 30-krotność. Za każdy miesiąc? Nie, 30-krotność rocznego czynszu. Rocznego czynszu. My czynsze, Szanowni Państwo, mamy roczne. Ale nie chodzi, kara jest liczona za cały rok, czy za miesiąc użytkowania? Mają za dany czas użytkowania. Do grudnia na przykład mają... Za dany czas użytkowania. To pan pyta, to na pewno za dany czas użytkowania, tak? Tak. Jest o protokół zawsze odbiorczy, jest tym momentem, kiedy ktoś nam wydaje grunt. Nie? Jak nie widzę, to chyba bardzo serdecznie dziękuję. No. Dziękuję panie Michale. Proszę Państwa, ja mam... Dwie takie kwestie. Pierwszą, czy tam na korytarzu jeszcze jest dużo osób, bo tutaj
Pan prezes też mówił o tym, że niektórzy jeszcze w polach i takie jest moje pytanie, też bym chciał, żeby to w dyskusji, czy gdzieś jakąś większą salę, żeby później po prostu no wszyscy mogli się wypowiadać, nie że za mała sala, już przy następnych ewentualnie naszych spotkaniach, no to bym chciał też, żeby ewentualnie no wybrzmiało, tak, żeby tu każdy miał sposobność, nie że tu zagęszczamy się i połowa osób nie może wejść. Także tutaj byśmy... Ile? 10 osób. 10 osób. No to biorąc, że część na polach, to chyba będzie trzeba się zastanowić nad trochę większą. A drugie tu zadał Pan pytanie, Pan Michał nie odpowiadał, nam nie dał, dlaczego teraz to Topfarz wyłączył te umowy. Do nas, do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpływały wnioski różne odnośnie tego, żeby Topfarz wcześniej wyłączył grunty na różne powierzchnie. No i tu wnioski ile takich wniosków wpłynęło? Ja tego nie pamiętam, ale wpłynęło kilka takich wniosków i teraz no była decyzja spółki o tym, czy to wyłączyć, czy nie, bo musi być zgoda dzierżawcy na wyłączenie. Też tu różnie było, no ale teraz spółka zgodziła się i zaproponowała wyłączenie tych 560 hektarów. Dlatego, jak powiedziałem na początku, dlatego się spotykamy, bo teraz powiem dwie możliwości, tak? Dyrektor od razu mówi nie i wtedy jest głos, a dlaczego dyrektor nie wziął, można już podzielić, już możemy sobie na tym pracować. Mówi dyrektor tak, jest drugi głos, a po co teraz, może jest drugie dno, bo przecież już za te, mamy 12 plus 3, tak, to 15 miesięcy, się umowa kończy. No proszę Państwa, właśnie po to się spotykamy. Ja to zaraz po chwilce, to za chwilkę pokażę te grunty, które zostały tu zaproponowane i właśnie tutaj byśmy chcieli uzyskać Państwa też w tym opinię, poznać informacje z terenu, bo to co mówiłem, nie chcemy, żeby to było za biurkiem, tylko Państwo się no tutaj wypowiecie, tak? A my to będzie opinia. Oczywiście decyzja należy do nas, ale po prostu no tak to wygląda. I dlatego jest to spotkanie. Pierwsze zaczynamy, myślę, tych spotkań jestem przekonany, będzie bardzo dużo, bo tak jak tutaj było powiedziane i wszyscy sobie zdajemy sprawę, ta materia jest bardzo obszerna i problemów jest bardzo dużo. Drogi, wyłączenia i wszystko. Słucham. Ja mam takie pytanie, bo to teraz tak, my jako rolnicy indywidualni wydzierżawimy ziemię na jakiś tam okres, przykładowo 10 lat i chcemy tą ziemię przykładowo za 5 lat akurat, no nie umiemy tam wydolić i tak dalej i chcemy Wam ją oddać. Wy mówicie, są takie warunki, musi być pod upadłość na zdrowiu lub swojej rodzinie wydzierżawić. Takie są warunki. A to poddzierżawy mogliście. O to, no bo to poddzierżawy. Ale jeżeli chciałbym zwrócić na przykład Wam ziemię na dzień dzisiejszy, wydzierżawioną, mogę ją zwrócić? Na dzień no tutaj dzisiejszy. Bez naszej zgody nie. No właśnie. A teraz na przykład Topfars chcę przykładowo te 560 hektarów zwrócić. I też jest nasza decyzja. I teraz jest Wasza decyzja, czy Wy to przyjmiecie, czy nie przyjmiecie, tak? Tak czy jest. Już przyjęliście? Nie przyjęliśmy. Nie przyjęliście jeszcze? Nie. Dlatego jest to spotkanie. No bezzasadne by było pytanie i stawianie, jeżeli tutaj no by było przyjęte, to po co bym się pytał, jaka jest Wasza opinia w tej kwestii, tak? Pan wie, że to są nieatrakcyjne grunty? No to właśnie się spotykamy. Pewne informacje ja posiadam. Ale zapoznamy się tymi gruntami pierwsze, nie? No to dlatego przechodzimy. Były pytania, to odpowiadamy. Także Panie Kamilu, pierwszy grunt ja bym pokazał. Tutaj mamy Baza Lewice, Branice. Tak, już widzimy. A to trochę może pomniejszymy. Tutaj mamy zaznaczone to na teren, na kolor beżowy, czyli tutaj właśnie, gdzie jest, o, będzie Pan Kamil przejechał. Mamy tutaj bazę Lewice, ja tu będę się materiałami, które ta baza Lewice
wraz z tym gruntem ma tutaj 12,37, bo no mały mamy rzutnik, bo wszędzie jest napisane, te powierzchnie są właśnie tutaj. Czyli bazę mamy Lewice, mamy 12,37 hektara z zabudowaniami. I teraz jak to znowu zmniejszymy, pozostałe grunty w tym terenie, tutaj też można, jakie mają poszczególne działki wielkości, sobie odczytać. Natomiast łączna jakby powierzchnia, bo jak widać nawet właśnie pokazujemy to, jak wygląda to w terenie. Czyli jak jest obecnie użytkowane, że to stanowi jakby cały ten kompleks i ewentualnie później będziemy to, co mówiłem, ciekawi na to, jakie są Państwa propozycje dzielenia tego, czy wręcz nie dzielenia, ponieważ mamy tu zabudowania, tak, te 12 hektarów, a u góry te pozostałe działki tworzą łącznie obszar 68 hektarów, czyli mamy 68 plus te 12, to mamy około 80 hektarów, baza Lewice i wraz tutaj tymi przyległymi gruntami, tak? Następnie mamy dalej. Jakie tam pasy występują na Lewicach? Na Lewicach. Będę czytał tak mniej więcej, jest to bardzo poszatkowane, ale to są klasy. Około tutaj powiem najwięcej, tutaj widzę trzecia A, trochę drugiej jest czwarta B, piąta, pastwiska czwarte, pastwiska piąte, trzecia A, trzecia B trochę. No to jest bardzo mocno poszatkowane, czyli już się popatrzymy, ale no jest nawet kawałek, nie, piątka jest. I teraz mamy następne tutaj też właśnie w granicach, czyli obok tamtego kompleksu. I tutaj jak Państwo widzicie, no tu jest więcej działek, bo są oczywiście drogi, ale łącznie tutaj sobie zapisałem, jest około 42 hektarów. Jeżeli tutaj już będą pytania, to powiem, klasę już sobie popatrzymy. Klasa tutaj jest druga na większości, powiem praktycznie 90%, trzecia A, trzecia B i troszkę czwartej A, ale no 90 nawet chyba około procent to mamy klasę drugą, tak? Następnie mamy Braciszów, tu panie Kamilu, przy tym graniczące bezpośrednio przy tamtym polu jest jedna działka, ja tu sobie tylko odnajdę. Tutaj mamy Głupczyce Braciszu i to łącznie ta cała działka ma 101 hektarów. Popatrzymy klasę użytki, Państwo od razu chcecie. To mamy tutaj przeważająco, widzę, czwarta A, czwarta B, czyli tutaj praktycznie cała to jest klasa czwarta, no z podziałem na A i na B, tak? Następnie mamy a tutaj mamy Braciszów, też widzimy jedna działeczka o powierzchni 75 hektarów. Klasa użytki, zaraz postaramy się to namierzyć i Państwu tu będzie tu, czyli mamy klasa trzecia, przeważająca jest trzecia A, malutko czwartej A i tutaj jeszcze klasa druga. Następno kompleks mamy też tutaj Braciszów, działka 661 na 19 o powierzchni 102 hektarów, jak to widać też to jest jeden zwarty kompleks,
i sprawdzamy klasę używki. To tutaj mamy, no tutaj już jest też bardzo duża mozaika. Widzę wszystkie, ale można streścić od trzeciej A do czwartej B. Tutaj się znajduje, a powierzchnia przed chwilą mówiłem, powtórzymy 102 hektary. Tak. Następnie mamy nową wieś Łuczycką. Są tutaj dwie działeczki. Jedna ma 17 hektarów, druga 5, czyli 22. Jest kwestia, czy to dzielić, czy złączyć wręcz w jeden kompleks większy, bo to, co Państwo powiedzieli, my też sobie zdajemy, jakiej klasy są te grunty i dlatego tutaj się spotykamy. I tutaj na tym nowej wsi Głubczyckiej klasy trzecia A, trzecia B i czwarta A. Czyli tutaj mamy, no nawet trochę szóstek się znalazło. Widzę kilka procent. Następnie mamy Wojnowice, jedna działeczka o powierzchni 25 hektarów. I od razu pytanie o klasę użytki. Mamy klasę użytki trzecia A, trzecia B, czwarta A, czwarta B. No i kawałek tu piątek, ale mało, a nawet tu się dwójeczka znalazła. Także tak to wygląda. Następny mamy kompleks Lisięcice. Tutaj mamy kilka działeczek. O powierzchni, tu powiem tak od góry, co jest, to jest 20 hektarów. Później mamy takie większe 12 hektarów, 21 hektarów, na dole 12 hektarów. Także tu wszystkie te działki, klasy już podaję, wszystkie te działki jakby, no tutaj są takie przygotowane do mniejszych klasy, czwarta A, trzecia A, czwarta A, no tutaj trzecia A, czwarta A, widzę kawałek piątej, ale to jest 5% tej całej powierzchni. I tutaj ostatni ten kompleks, to mamy Królowe. I tutaj mamy jakby dwa takie widać kompleksy, czyli po lewej składający się z trzech działek i tutaj łącznie jest ta powierzchnia około 21 hektarów, natomiast po prawej mamy jedną działeczkę, jeden tu kompleks o powierzchni 9 hektarów. Klasa używki, mogę tu powiedzieć, na działce po lewej jest to klasa trzecia A, trzecia B, czwarta A, trochę też drugiej. I u góry na tej działeczce 201/3 mamy tutaj trzecia A, trzecia B, czwarta A. Ale z tego, co Pan mi zadał tutaj też pytanie, te klasy wszystkiego też nie powiedzą, bo wiemy też, że tutaj no, różne pochyłości terenu, usytuowanie tych działek też powoduje, no, że tutaj jakby no, nie są to, co do nas dociera, takie działki, które by bardzo Państwa zadowalały. Natomiast no, mamy takie działeczki, ja tu pokrótce, bo myślę, będziemy przystępować już tutaj wspólnie do omawiania, chyba że Państwo jakąś inną opinię już za chwilkę dam, wyrażą, ale takie zostały zaproponowane te działki. Mamy tu dwie bazy, mi tu chyba uciekła jedna baza, a wręcz na pewno mamy jedną bazę w Braciszowie, jeszcze i ona była na tej, tutaj mamy, zaraz jeszcze wrócimy i to jest jedna działeczka, ta co tutaj było pytanie o jej powierzchnię, nawet 102 hektary i tutaj właśnie w prawym dolnym rogu mamy właśnie umiejscowioną tą bazę. Także przy tych gruntach są jeszcze dwie bazy, tak żeby była pewna informacja, oddaję tutaj pytanie. Panie dyrektorze, a czy Koch i pan dyrektor dał propozycję swoich wyłączeń z tych gruntów? Może inne grunty było warto wziąć jako właściciel tych gruntów, a nie po co nam wierzasy się proponuje? To najważniejsze.
Czy taka została propozycja i nad tą propozycją siedzimy, bo do tej pory, tak jak wspominałem, no były różne wpływały pisma, ale nie było tutaj jakby no, od zewu, że tak powiem. Natomiast mamy ten temat i rozmawiamy, tak? Tutaj Państwo, ja bym prosił, żeby teraz, no już padło tu ostre pytanie, no ale też właśnie po to się spotykamy, są to różne trudne tematy, ale no po to trzeba rozmawiać, nie chowamy się, tylko chcemy wysłuchać Państwa, po pierwsze może to, co Pan już tu wspomniał o tych klasach i o tym, jakie to są grunty, no ale później, jeżeli to skończymy, to te pytania, jeżeli możemy po kolei przelecieć dany kompleks, czy to dzielić, czy nie dzielić i jakie formy przetargu zastosować. To ja bym teraz prosił o pytanie. Takie spostrzeżenie mam. Jeżeli powiedzmy, to są najgorsze działki w posiadaniu tutaj na tym terenie i no, ja nie wiem, czy rolnicy będą chętni, no powiem szczerze, jeżeli jest 10 tysięcy hektarów, teraz jest włączone 500 najgorszych i jeżeli będzie tak, że rolnicy nie będą mogli później uczestniczyć w dalszych przetargach, zrobimy to jako jeden wielki przetarg, no to i potem może być tak, że rolnicy nie są chętni na te działki. No to właśnie jest Pana opinia. My te opinie pozbieramy, czyli rozumie tu Pan takie jedno stwierdzenie, że grunty są surowej jakości, jakby może nie być zapotrzebowania przy tym, bo każdy będzie czekał na te grunty lepszej jakości, tak? No i tutaj taką opinię no my właśnie chcemy wysłuchać od Państwa, co jest, czy tutaj w którą stronę iść. Jest jak gdyby potrzeba tej deklaracji, że to jest odrębny przetarg, że ktoś, kto teraz wydzierżawi działkę, żeby nie był wykluczony w kolejnych. Rolnicy potrzebują takiej deklaracji. Żeby się nie wytworzyło taki mylny obraz, że teraz rolnicy zaraz nie są zainteresowani, no to KOWR stwierdzi, dobra, to te 10 tysięcy, żeby właśnie, czy czasem to nie jest takie... Ale to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Nie będzie takiego stwierdzenia. Bądźmy czujni. To my tutaj po tych wstępnych kilku jakichś opiniach wsiądziemy do tego i zastanowimy się nad tym, żeby to był przetarg, ale czy też jest taka wola, tak? Bo niektórzy no, różnie podejście, czy jest inne zdanie na to, żeby ten przetarg, powiedzmy, jest opinia, zrobić jako osobny, czyli tak jak Pan Michał powiedział, jest to też w mojej decyzji i tutaj jeżeli jest to, robimy i tu jest zgodność, nie wiem, 99%, żeby zrobić to jako osobny przetarg i później wszyscy mogą uczestniczyć już przy tych przetargach, które będą na pozostałe, no to proszę Państwa, jest to też opinia Wasza, tak? Ale żeby nie było tak, a ten wziął tutaj na Braciszowie tyle, a później bierze jeszcze tam tyle i później macie pretensje właśnie do dyrektora, bo to no tutaj dyskutujemy, bo to od Was właśnie zależy, ale jakby Wasza opinia, ja się z tą opinią liczę, decyduje o tym, co się dzieje. Tak samo jak dzieliliśmy właśnie w Namysłowie grunty, tak zadecydowali, zrobili głosowanie, podzieliliśmy, wiadomo, chcieli na 10, nie wszędzie wychodzi 10, ale mniej więcej na to, jest ofertowe i robimy, słuchamy się, żeby było, żeby później nie było jakichś właśnie gdzieś tam informacji takich czy takich w mediach czy gdziekolwiek odnośnie, że tutaj gdzieś jest zabiórka robiona. Jeżeli tutaj jest, robimy na to, podzielmy tak, ale to robimy oddzielnie, Wasza jest propozycja i później nie ma jakby tutaj Waszego sprzeciwu, że ktoś sobie powiększył, że było takiego i o takiego kogoś podstawione, no to tutaj chciałbym też uzyskać taką od Was informację. Panie dyrektorze, przepraszam, bo ja nie dosłyszałem, że to jest dopiero propozycja, żeby tę ziemię przejąć przez KOWR i tutaj mamy się nad tym zastanowić, ale pytanie, czy te ziemie są obsiane teraz? Nie są obsiane z tego, co ostatnio. Jest tu kukurydza? Ale to kukurydza jest? No ale to już wiemy, że zejdzie z pola. Także nie są obsiane tutaj.
To może nad tą propozycją pana, czy państwa tutaj, czy ewentualnie to puścić osobnym przetargiem, jakie jest państwa zdanie, a później, żeby te osoby mogły uczestniczyć przy już tych przetargach, które będą dotyczyły pozostałej powierzchni po zakończeniu umowy dzierżawy ze spółką Topwar. Ewentualnie można zobaczyć, ilu chętnych jest na te grunty. Jak będzie bardzo dużo chętnych, no to... Znaczy na sali są chętni na te grunty. A ile jest rolników uprawionych do startu przetargu na tym terenie? No to my nie wiemy, ale zainteresowanych z tego, co tu listy poszczególne... Ale część rolników pracuje, po prostu jest dwóch zawodowych, nie ma czasu też na przychodzi na zebraniach, a podejrzewam też, by chcieli wystartować w startu. Czyli no my zachęcamy do tego, dlatego też my robiliśmy, powiedzmy, spotkania w Świerczowie po południu, żeby większa ilość osób. My jesteśmy otwarci, to tu czy tu, o takiej godzinie my przyjeżdżamy, ale no po to chcemy się spotykać, żeby właśnie tak jak tu są pytania, żeby no uzyskać jakby odpowiedzi. Tylko jeszcze jedną uwagę mam. Te spotkania są organizowane praktycznie tak z dnia na dzień. I no, część osób ma też różne plany, tak? Ile pan by oczekiwał wcześniej? No z dnia na dzień, tydzień temu, panie prezesie, kiedy było wysyłane? Ale szanowni państwo, no... dobra. O czym chcecie rozmawiać teraz? O terminie spotkania? Pani dyrektor Kasia, z tego co wiem, no to chyba 3 czy 4 dni trwało, tak? Z samym dyrektorem tutaj ustalenie terminu dotyczące sali, ustalenia terminu i z dyrektorami KOWR-u. I to było gdzieś... I sołtysi, jest tu jakiś sołtys na sali? To dostał. No i chodzi o to, że każdy ma pracę. Poczekajcie, to teraz zapytam taką jedno pytanie. Reprezentuję tutaj taką wioskę, że przykładowo nawet organizowaliście jakieś spotkania, organizowaliście jakieś listy, zbiórki. Nasza miejscowość została pominięta. Ja mieszkam tu niedaleko, my jesteśmy obsiani dookoła Toparsem, a nic o tym nie wiemy. Ja dzisiaj będąc na spotkaniu w gminie, bo tam wiadomo, trzeba przyjść, dowiaduję się, że jest takie spotkanie. To teraz wszyscy są tu się dostali? Teraz ja mam taką zapytanie, panie dyrektorze. Niecałe dwa lata temu była wysyłana do wszystkich sołtysów lista chętnych na grunty orne, wiadomo, agencji. I teraz tak, bo jest takie troszeczkę pomieszanie. Była lista z KOWR-u, była lista z izby i była lista organizowana przez pana Tomka. To która w końcu ta lista obowiązuje? Żadna. Ale tu się chyba spotykamy i mamy tą listę, tak? Wszystkie te listy, tak? Nie wiem dlaczego nie dociera, ponieważ do wszystkie tutaj z panią dyrektor my, no była prośba wielka, było wysyłane... Panie dyrektorze, mogę? Przepraszam. Z powiatu kupczyckiego ma pan dwóch delegatów Izby Rolniczej, tak? No, ma pan dwóch delegatów? Ja żadnych informacji o tych delegatach. Dobrze. Ja z delegatami się pan kontaktował? A kto jest delegatem, skoro ja nawet nie wiem, kto jest? A brał pan udział w wyborach do Izby Rolniczej? No oczywiście. Był pan głosować? Byłem. I kto wygrał w Głubczycach? No właśnie, ale słuchajcie. No to jak pan... No dobrze, to Rafał, jeden pan i pan Tomczak. Że informacje... No proszę pana, no... No dwóch delegatów z Głubczyc siedzi tutaj. Dobrze. Bo nie należycie do Legii Solidarności. Dobra. To może pan zaproponuje jaką formę, to my się tu, no tutaj pani dyrektor przekazać. No, my chcemy być otwarci, dlatego ja na wstępie też powiedziałem, że dopływają różne, że to taka organizacja robi taka. Ja zaproponowałem na Radzie, wszystkich informujemy, którzy są, staramy się. Także ja myślę, ja nie mam już większego pomysłu jak docierać, no bo do każdego imiennie rolnika no nie damy rady. Może, że nie wiem gdzie, na stronie izby będzie takie, nie wiem czy jest. Nie zagląda na tą stronę. Ale jeszcze panie dyrektorze, ale to jak ktoś nie... jeszcze te słowo powiedzieć. Szanowni państwo, bo ja widzę, że pojawiają się takie głosy z sali, bo ktoś się nie dowiedział, że były 3 listy robione. Nawet było chyba 10 tych list. Razem tutaj z prezesem Opolskiej Izby Rolniczej również zbieraliśmy podpisy.
Zebraliśmy ich w sumie ile? 220. Czy zebraliśmy tych podpisów 220, czy 300, czy 50? Jakie to ma znaczenie? Wiecie, jakie to ma znaczenie? Żadne w przetargu. Żadne. To jest wysyłane do Warszawy i przedstawiane ministerstwu, że na tym terenie są rolnicy zainteresowani gruntami. I to jest podstawa. Taki był czas. I to jest podstawa. Zainteresowanie. Trzeba. Rozumie pan? Pokazać zainteresowanie. Bo ja wiem, że została między rolników puszczona taka informacja, że kto się zapisał na listy, to dostanie grunty. No szanowny, no ja wiem, o czym pan mówi. Nie o tym mówię. Więc to jest wysyłane do Warszawy. Złożyłem takie pismo panu prezesowi Frelichowi. Złożyliśmy takie podpisy do dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tylko i wyłącznie po to, żeby dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie miał wizję tego, czy na tym terenie są rolnicy indywidualni. Bo jednej rzeczy może wielu z was nie wie. Do Warszawy jest przekazywana jedna prosta rzecz z tego terenu. Że w powiecie głubczyckim nie ma tylu rolników zainteresowanych na grunty rolne. Kto ją przekazuje? Ja z informacji, które uzyskuję, ja, z przekazu prasowego. Jeżeli się mówi, nie wiem, nie znam, jeżeli można osobie, więc te podpisy były nazwisko. Po to zbierane, te podpisy były po to zbierane, żeby pokazać to, co właśnie kolega powiedział, czy jest zainteresowanie gruntami rolnymi. I tu nie ma znaczenia, kto te podpisy zbierał. Ale tą kwestię, myślę, mamy już zamkniętą. Tak, panie Leszku, jeżeli jest jakiś pomysł informowania, to nie ma problemu. Rozszerzymy. Chcemy, żeby było jak najwięcej osób. Panie dyrektorze, bo teraz coś pan chciał powiedzieć. Nasz, można tak nazwać, lokalny, samozwańczy minister nasz mnie tutaj wywołał, żebym coś chciał powiedzieć. Czy jest zainteresowanie Warszawy, czy Warszawa wie odnośnie, czy są tu rolnicy indywidualni? Tak, wiedzą, bo już nawet prasa o tym opisuje, nie tylko lokalna, ale cała w Polsce opisuje, jak grunty chcą, że są rolnicy indywidualni, że są zainteresowani, że niektórzy podchodzą pod inne, z innej strony próbują inaczej sobie załatwić te grunty. Wszystko to jest opisane. Czy to jest naprawdzie, czy nie jest naprawdzie, ale Warszawa o tym słyszy. Także proszę państwa, ja bym prosił, bo zboczyliśmy mocno z tematu. Mamy te grunty, już jakieś pierwsze tutaj uwagi zostały poczynione, ale na moje konkretne pytanie, czy widzicie i na to możecie przystać, że i taka jest wasza tutaj opinia, że na te wyłączone grunty tylko te osoby, które wygrają, mogą później w następnych przetargach, jak już będzie kolejne te grunty dzielone, brać. Czy będą mogły brać udział? Jaka jest państwa opinia w tej kwestii? Tak. 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 Panie dyrektorze, czy może pan sobie stworzyć poligon doświadczalny w pewnym sensie, bo jest jeszcze 15 miesięcy. Przecież to nie są aż takie duże rzeczy. Druga sprawa, są na przykład nie interesują mi się ci cały czas, jak pan widzi, jestem dziadercem, nie miał żadnych szans w tym zakresie, w swoim wieku. Ale spróbować to po prostu metodą poligonową przeprowadzić ten przetarg i oczywiście jestem za tym, żeby on był wyłączony z tego całego górnego układu. Dlatego się właśnie spotykamy, bo tutaj my chcemy też, jak pan powiedział, to jest dla nas, mamy tu dwie bazy. Mamy przy tych bazach jakieś grunty i chcemy też to zrobić i żebyście państwo, i dla nas to będzie już jakaś tutaj szkoła, ale tutaj też no, my będziemy wiedzieli wasze opinie. To będzie tak, jak pan powiedział, taki poligon. Ale też chcemy poznać, bo jakbym to zrobił bez tych spotkań i podzielił, no to wiecie państwo, no jakby to wyglądało. Zaraz by były zarzuty, jestem o tym przekonany, no już trochę tych przetargów robiliśmy i trochę zastrzeżeń różnego typu mieliśmy. Dlatego jakby, no tutaj rozmawiamy. To czy teraz możemy przejść po kolei do tych gruntów i poznać państwa opinię, jak tutaj widzicie to. Czy podzielić, powiedzmy, przy bazie, czy przy tej bazie i przy tej, co wspominacie już sami, powierzchni
klasę użytka, że powiedzmy są to grunty słabsze, czy do tych gruntów powiedzmy widzicie większą ilość tych gruntów, żeby to było no, dla dzierżawcy opłacalne. Panie Kamil, coś jeszcze? To jeżeli przejdziemy, to proponuję przejdźmy tutaj do bazy Lewice. To panie, są pytania? Pytanie pierwsze, czy jest decyzja rolników na sali, czy te grunty Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ma przejąć, ma się zgodzić na decyzję dzierżawcy z zapisem takim, że te grunty nie będą wchodzić w skład pozostałych, które będą w późniejszym czasie. To może nie później się wypowiedzą ci, co są w polu jeszcze, nie? Może ale oczywiście, że... Ale... Może najważniejsze by było najpierw przekazać do informacji publicznej. Jakie to są grunty, które to są grunty, jakie klasy i tak dalej. Wszyscy się zapoznają na jakiś czas i ewentualnie i wtedy zrobić jakieś rozsądne spotkanie. No to no, trzeba od czegoś zacząć. No państwo już dzisiaj dostajecie, my też mamy część materiału, wiadomo, my też nie wiemy ile przyjdzie osób. Są, które to są klasy, jest geoporta, są różne tutaj możliwości dotarcia do tego, co to jest. Także, ale od czegoś chyba, wie pan, jak teraz pan się dowiedział o spotkaniu dzisiaj i przyszedł, to teraz w jakiej formie mamy to dostarczać i komu? Wszyscy i tak wiadomo, ale przynajmniej będzie... Czy wszyscy wiedzą, ale chcecie informacji? Wszyscy wiedzą, że jest informacja, będzie publiczna, jakie grunty i tak dalej. Tak jest moje zdanie, oczywiście każdy może do tego ten. Jest inna forma, jest taka forma, że przyjechali pokazać grunty tutaj i kto chce to przychodzi. Tak jest. To jest to same. To jest zainteresowane. Kto jest zainteresowany tym Czyli tutaj pan dyrektor, no kto mamy ileś tych egzemplarzy rozda konkretne działki, które no, no, są teraz przedmiotem naszej dyskusji. Ale jeżeli nie ma, to czy przez tutaj do nas, czy tego my te materiały nie ma problemu, tak jak samo dzisiaj je przedstawiamy na forum publicznym, to nie są materiały tajne, także nie ma problemu, żeby tutaj każda osoba zainteresowana do tych materiałów miała dostęp. Proszę bardzo. Czyli ja tylko odpowiem tak, że ziemia, tak jak powiedziałem na początku, w pierwszej kolejności ma trafiać do rolników indywidualnych. Jeżeli nie ma... Proszę? Tak. To już nie jest nasza ziemia. A to już, co jest własnością kościoła, to proszę się właściciela pytać, albo tutaj, jeżeli ktoś chce, no my możemy o swojej gruncie, o naszym zasobie mówić, natomiast kto posiada jaka organizacja, jaka instytucja, grunty, to my tutaj, no nie, no nie, nie jestem upoważniony, żeby się za te organizacje wypowiadać. Zamiana na przykład lokalizacji gruntu kościelnego z działką tutaj od was, którąś, na przykład, czy coś takiego mogło być zrobione kiedyś? Tutaj jak pan kierownik mówi w teorii, tak, no musi być, żeby jak to była piosenka do tanga Czarborga, no musi być taka zgoda obu stron, tak, natomiast już kwestia w tym, jak to powyceniać, jak to wycenić jeden grunt. Ja mam takie pytanie, panie dyrektorze. Jeśli
przykładowo sala się wypowie, że jest zgoda na przejęcie tych gruntów i prawnie będzie możliwość, że rolnicy, którzy wezmą udział w tych przetargach, będą mogli brać udział w kolejnych przetargach. Jaki potrzebujecie dzisiaj czas, żeby przygotować to do przetargu? Kiedy przetargi fizycznie mogą się odbyć? To teraz pytanie będzie uzależnione od tego, co powiecie dzielić czy nie dzielić. A teraz, jeżeli powiecie, że mamy każdą działkę podzielić szczelem na 10 hektarów, no to mamy jaki czasookres, musimy to zwrócić. Jeżeli teraz to, co mówicie, są to klasy słabsze i teraz tak jak wracamy i będziemy tu już teraz lecieli, mamy te lewice, powiecie, dajemy te grunty plus te jeszcze obok 42, czyli do tego 100 hektarów, no to mamy jeden przetarg na cały, na tutaj już 100 hektarów. Także to jest uzależnione właśnie wszystko od tego, co my dzisiaj tutaj, powiedzmy, będą wasze opinie, jakie decyzje zapadną odnośnie tego podziału, tak? Im więcej trzeba zrobić, jest to czasochłonne. Teraz musimy wnikać jeszcze w inne, wiadomo, do każdego pola musi być dojazd, tak? Czyli to może... Sobie jest 10 tysięcy. To proszę Państwa, może tutaj pierwszą kwestię. Czy... To sala prosi, to ja tu nie będę. To chwilkę zrobimy przerwę. Dziesięć tysięcy. Czyli teoretycznie przygotowanie dzierżawy tych 500 hektarów może trwać do zakończenia umowy całości. Proszę. Czyli teoretycznie przygotowanie wydzierżawiania tych 500 hektarów może trwać do zakończenia umowy ze spółką TOTO, tak? Ale to przed chwilą odpowiedziałem. Zależy. Wiem, że zależy, ale powiedzmy czy to teren, czy to... No może, wie pan, może jest szerokim pojęciem. Która ma 100 hektarów, to teoretycznie nie możemy jej dać do przetargu, w tym momencie musimy ją podzielić. I tutaj pan go odeta, więc... Ale tam jest baza? Nie ma bazy. To jest jedna baza, no to jest 10 po 100 hektarów. Czyli musimy je dzielić, czyli mamy na to 2 lata. Nie, podział trwa do pół roku. Do pół roku. Pół roku, nie, pół roku rolny. Czyli teoretycznie nie mamy szans jej podzielić tego. Bo do tego dojdą przetargi. Czas przetargów? No to właśnie. Czyli mamy czyli kończymy te 500 hektarów, tak jak kończy cała umowa. No nie, wypadku, na jesień już, w tym wypadku, jaki jest sens zajmowania się tymi 500 hektarami? No to musicie się określić, bo ja nie wiem. Ja powiedziałem już to na początku. To nie wiem, robimy tą przerwę czy lecimy? Zróbcie tą przerwę. Zrobimy 5 minut przerwy. Niech się porozumieją. Można? To ja już powiem. To już nie pan. Pana Michała trzeba zawołać. Tak, no, ale to chcemy analizować każdą osobną teraz propozycję, nie? I wtedy dzielimy, nie dzielimy, nie? W sensie. No, chcemy to pozwolić, nie? Nie, ja bym też... Tam, gdzie jest budynki, to ja bym w ogóle nie wiem. Tam, gdzie są budynki, to są na bezpieczeństwo. Nie, no to tak. Stole ci dłużej. Skorzystać. Skorzystał? Tak.
Zdążyłem, chociaż po drodze mnie dwa razy. To witam jeszcze raz po przerwie. Proszę Państwa, tu jest propozycja pana prezesa Marka Dowicha, żebyśmy tu przegłosowali, że jest zainteresowanie tymi gruntami, to będzie niezależny przetarg od pozostałych. Jeżeli możemy przystąpić, to prosiłbym o podniesienie, myślę, ręki, kto za taką formą jest. Czyli, że to wraca do zasobu i robimy przetargi na te grunty, niezależnie od później, które wrócą w późniejszym terminie. Czyli osoba, która bierze w tym udział, może brać i w następnym. Czy wszystko jest zrozumiałe? Czy można zadać jeszcze przed głosowaniem pytanie? Proszę bardzo. Ja bym chciał zwrócić się z pytaniem do przedstawicieli Torfalsa. Jaki jest ich cel, że na dzień dzisiejszy oni są skłonni zwrócić ziemię państwową we władanie KOWR-u te 560 hektarów? Jaki jest ich cel? Tyle razy żeśmy się domagali, żeby zwrócili więcej tej ziemi, a na dzień dzisiejszy, jak się im zakończa umowa, oni chcą nam 560 hektarów teraz. Jaki to jest cel? Jaka to jest zagrywka? Czy nikt z nas się nie pozbywa ziemi? Czy mówicie nam to odpowiedzieć? Jaki cel? Nie wiem, czy tutaj chce pan prezes odpowiedzieć. Zostaliśmy wywołani trochę do odpowiedzi. No. Nie wiem, czy to panu będzie satysfakcja państwa właściwie, czy to będzie satysfakcjonowało, czy nie. Od lat wiemy o tym, że te grunty są w zainteresowaniu rolników. Przez lata wskazywaliśmy, że możemy wyłączyć, były tego typu rozmowy prowadzone właściwie cały czas od momentu tej nieszczęsnej ustawy z 2011 roku. Szczęsna! Jeszcze raz. Umowa szczęsna jest, nie nieszczęsna. Ustawa. Nieszczęsna, bo ona... Sami we własne siła. Nie, nie, z całym szacunkiem. Ocenę zostawmy, moja ocena jest jednoznaczna. Nasza też. Zresztą wrócimy do 2012, to porozmawiamy, jaka była szczęsna dla nas. Panowie o tym wiecie, wiecie o czym mówimy, ale nie o to chodzi. Wyłączaliśmy grunty w 2013-2014 roku, od 2015 roku to zostało zatrzymane, były deklaracje z naszej strony, były zabiegi o to, żeby część gruntów wyłączać razem z obiektami lub też nie, były ze strony rolników, było zainteresowanie różnej skali wyłączeniami, były i takie po 2000, które trafiały do nas zapytania z KOWR-u. Zarząd podjął decyzję, udziałowiec na to wyraził zgodę, żeby rozpocząć ten proces wyłączeń. To jest jedyna podstawa. Wiemy o tym, że umowa kończy się w 2023 roku i tego nie zmienimy. Jeżeli pytacie, dlaczego wyłączamy, to tak jakbyście dzisiaj nie chcieli. Nie. Nie wiem o co. Absolutnie. No ale no, pytacie, a więc odpowiadam. Myślę, że pan zadał pytanie z podtekstem. Okej, okay. Więc odpowiadam. Taką decyzję podjął zarząd, świadom tego, uzyskał na to zgodę udziałowca. Deklaracja po to, żeby rozpocząć proces, bo wiemy, że on będzie trudny, wiemy, że on będzie wymagał uzgodnień i będzie wymagał przygotowania również po stronie KOWR. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie do pana dyrektora. Skoro pan prezydent powiedział, że pół roku zajmie podział tych gruntów i takie papierkowa robota, czyli praktycznie będzie już zimba przyszła. Dlaczego nie zajmiecie się od razu całym arealem i nie zacznijcie tego podziału już teraz? Tylko zajmujecie się tym 500 hektarami. Ale tamty kto powiedział, że się nie zajmujemy? No bo pół roku trwa od nie, teraz. No dojdźmy do tego, albo idziemy do przodu, bo nie wiem, możemy szukać cały czas jakichś wytłumaczeń. No mamy tutaj, że na tym możemy i to będzie już konkretnie szło. Nad tamtymi też pracujemy. Jest u nas powołana komisja, dokumenty są zbierane i tak jak powiedziałem, naszym kolejnym elementem, tak jak tu dzisiaj mamy spotkanie i na konkretnym, jak ja to nazywam, organizmie pracujemy, tak samo będzie tam. Będą takie same spotkania i będą
te same pytania zadane oprócz pierwszego może, ale właśnie na jakie kompleksy chcecie podzielić i jaka forma licytacyjna. I to się dzieje. My mamy, tak jak mówiłem, mamy powołaną komisję i działamy w tym. No nie będziemy pisać i rozpisywać, że dzisiaj się spotkała to czy to. Zbierana jest dokumentacja, już w większości jest dostarczona, jeszcze pewne dokumenty i nie siedzimy, nie czekamy. Natomiast dzisiaj już pracujemy na konkretnych, bo to może lada dzień wrócić i robimy to, żeby to zagospodarować. To proszę Państwa. Jeszcze mogę, Panie Dyrektorze? Proszę bardzo. Więc Panie Dyrektorze, ja uważam, że to jest propozycja dobra, te grunty dla rolników w tym momencie, ale pod warunkiem, że dyrektor KOWR-u, czy oddział terenowy w Opolu, da to na piśmie, że rolnicy, którzy wezmą udział w tych przetargach na te 560 hektarów, będą mogli uczestniczyć w kolejnych przetargach z ziemi, która wróci do zasobu. Czy jest to możliwe, że możemy to otrzymać na piśmie? Że to nie będzie jako liczone jako jeden przetarg? No to tutaj my przeanalizujemy. Myślę, że spokojnie. Zwrócić się z zapytaniem. Nie, no panowie, no nie, wy tutaj dajecie chyba, no robimy jakaś jest kolejność. No wasza opinia jaka jest na to i pod takimi warunkami, no na coś się chyba umawiamy, no bo idziemy jakby cały czas nie w tą ścieżkę. No wy dajecie nam opinie i takie, my to nad tymi siadamy i analizujemy, tak jak było robione na to, co mówiliśmy już gdzieś indziej. Na takie chcieli, na takie. Z tego co wiem, był pan Michał i jest zadowolenie. Ale idźmy do przodu, no będzie taka propozycja, jest i będziemy kolejne kroki czynić, bo to będziemy zaraz, a co pan dyrektor tam, a tam, no róbmy pomału. Moje pytanie jest tylko, to jest po konsultacji z rolnikami. Czy prawnie według ustawy jest taka możliwość, że to nie będzie jeden przetarg? Panie dyrektorze, mamy przygotować ten pismo, podpiszemy się razem wszyscy pod tym. Ale pod... Czy według ustawy jest taka możliwość, czy otrzymamy to pismo tutaj, czy dostaniemy takie pismo? Sala się zgadza? Tak. My mówimy tylko o... Sala się zgadza, tak. Przegłosujmy. Przegłosujmy. Ja nie wiem, czy się cała sala zgadza, ile procent sali się zgadza na ten pana... Dlatego ja mówię, no idziemy jakimiś, mijamy pewne etapy. My zbierzmy dzisiaj... Nikt nie powiedział, że to jest ostatnie spotkanie, tak jak było już do tego przykładu. Zrobimy następne spotkanie i pokażemy to, co jest zrobione i jak to się odbędzie. Tak samo było ostatnio. Nie jest to jakieś ostatnie i my już nie będziemy się spotykać. A jeszcze mam, panie dyrektorze, takie jedno pytanie. Rok temu jako Solidarność występowaliśmy do KOWR-u o wyłączenie 1000 hektarów właśnie od tego dzierżawcy i otrzymaliśmy odpowiedź, że dzierżawca nie wyraził wtedy zgody. Jaka była przyczyna tego, że dzierżawca się wtedy nie zgodził rok temu? Przemiana ruchu. Tego ja jeszcze nie przypominam, bym musiał wrócić, każdego pisma nie mam. Była negatywna odpowiedź i taką udzieliliśmy. Dzierżawca, no dopóki ma, było powiedziane przedmiot dzierżawy, no to na nim gospodaruje, no i podejmuje tutaj decyzję. No, trudno powiedzieć, tak jak tu powiedział pan prezes, no mają też swoje jakąś hierarchię i muszą być decyzje zapadać. No, na jakich warunkach one zapadają i co wpływa na tą decyzję, to już ja nie odpowiem. To może zakończmy ten etap i... Czy te grunty jesteście zainteresowani, wracają, rozdysponowujemy, a będą to niezależne przetargi. Kto jest za? Tylko teraz byśmy musieli kogoś poprosić, żeby mniej więcej oszacował i policzył. Poproszę pana Michała, się wyrwał. 7, 8,
8, może ja będę tak. Tylko ktoś niech notuje, bo to żebyśmy mieli. Bo musiał niech notuje. Niech zanotujcie. Te liczby osób trzeba zanotować. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ja przepraszam, że palcem pokazywałem, ale tak mi się lepiej liczy. 47 na... I to, to jest przeciw. To jest przeciw. To jest przeciw. Przepraszam, że palcem. No i trzeba wywołać tych, kto się wstrzymał, tak? No, kto się wstrzymał, jest jeden głos wstrzymujący. Macie zapisane? Zapisaliście? No to tutaj mamy chyba jasny sygnał. To teraz byśmy po kolei przelecieli te kompleksy i byśmy chcieli też Państwa opinię tutaj poznać. Czyli mamy baza Lewice tutaj przedstawione, tak jak mówiłem. Baza ma 12 hektarów, pozostałe grunty nad tą bazą, graniczące z tą bazą mają 68 hektarów, czyli mamy tutaj 80 hektarów. No i tu jeszcze obok jest taka działeczka, żebyśmy mieli jakby tutaj te granice zrobione. Pani obok, o tutaj właśnie, co pokazuje na zdjęciu pan Kamil. Mamy drugi ten kompleks i to jest kompleks o wielkości 42 hektarów. I teraz mamy bazę, mamy mniej więcej, czyli praktycznie dokładnie ta ilość tych gruntów. Jakie są Państwa opinie tutaj w zakresie tych działek? Pytanie do rolników z okolic Lewic, bo tak by wypadało, nie? No tutaj, no chyba, tak jak pan prezes... ...budynków. Tu są w ogóle rolnicy z Lewic. To sami zostały w jednym kompleksie. Jeżeli ten rukami da są słabe wody. Ale tu... Jeżeli można. Jeżeli ja bym mógł jeszcze zabrać głos, dlatego że ja przejechałem te instytuty i te bazy. Tu mamy bazę w Lewicy. Tam jest sporo budynków. Musicie Państwo mieć świadomość, że tam naprawdę jest sporo budynków na jednej i drugiej bazie. Mamy nawet wykaz budynków. Tu jest wykaz. No, wykaz, tylko że Państwu za bardzo wykaz nic nie powie, bo my mamy tak, magazyn zbożowy, budynek wagi, kuźnia, szopa magazynowa. Szanowni Państwo, to Wam nic nie powie, więc ja Wam nie będę zamydlał obrazu. Bardziej bym chciał powiedzieć tak. To są naprawdę duże budynki, duże powierzchnie. Tam my wyliczymy czynsz dzierżawny od wartości brutto albo netto. Wartość netto to jest wartość pomniejszona o zużycie, amortyzację, a brutto, jeżeli netto doszła do zero, to wartość brutto to jest wartość, która była początkowa. Do tego liczymy czynsz 0,6 albo 1,2. Więc musicie mieć Państwo świadomość przy wybieraniu, jakie wielkie kompleksy, że tamte podatki będą do zapłacenia duże i czynsz nam dzierżawny będzie duży do zapłacenia, znaczy będzie adekwatny do tych budynków. Tych budynków tam jest, tak na oko, jakbym Państwu zobaczycie, tam jak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, sześć. Tak, tam jest na tak. Tylko tam jest. A mi chodziło o to, żeby Państwu przedstawić skalę, żebyście mieli. Ja wiem, że jesteśmy w formie takiej jesteśmy. No najlepiej byłoby to na gruncie pozwiedzać, zobaczyć stan budynków. To wszystko będzie przed nami. Natomiast w tej chwili, jak rozumiem, decyzja jest taka, ile hektarów, tak? Ile hektarów do danych baz. Proszę mieć na uwadze ilość do zapłacenia czynszu dzierżawnego oraz jakość gleb, które są przy bazach. Ja tam byłem. Ja Państwu będę mówił uczciwie, jak jest, do bólu. Obojętnie co, ale będę Wam mówił uczciwie. Te ziemie nie są najlepszej jakości. Tam są przy jednej bazie piachy, bo tam nawet jest piaskownia, to też musicie wiedzieć. W jednej jest taka dziura, po piach wydobywany był, więc tam są z jednej piasek. Musicie to mieć uczciwą informację. I z druga też nie są grunty najlepsze, więc musicie mieć do przeliczenia to, żebyście sobie mogli to jakby kalkulować decyzji, która stoi przed nami. Oczywiście to jest decyzja jako sugestia dla pana dyrektora, ale musicie na czymś bazować, więc
warto by się, tam są przygotowane pod pastwiska. Może ktoś by się zastanawiał, kto chce odbudować hodowlę, bo tam są bazy, które mogą być wykorzystywane. W chwili obecnej chyba nawet, jeżeli mogę prosić o pomoc pana prezesa, tam biedne chyba jeszcze są, jest bydło, więc one są możliwe do użytkowania zwierzęcego. Tam jest ogrodzone. Nie wiem, czy akurat w tej jednej bazie, to będziemy rozmawiali, jest takie wcięcie. Nie wiem, czy tam się pomyłka wdarła, że ta jedna działka nie jest ten, bo jest całość ogrodzona, więc pod wypas, pod produkcję zwierzęcą, myślę, że warto by było naprawdę się zastanowić. Tak. Bo myśmy właśnie nie dostali, tak się zastanawialiśmy, bo tam jest płot. Jest, tak? Bo jeżeli byłaby wpięta, to tu, szanowni państwo, jest ogrodzenie. Tu jest ogrodzenie. Więc jeżeli ktoś by rozważał produkcję zwierzęcą, całkiem dobra baza, ta druga tak samo. Natomiast grunty, no tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, no sami zresztą państwo wiecie, nie są zbyt dobrej jakości. Więc weźcie to pod uwagę przy tej decyzji i rozsądnie, bo później to jest opinia, którą pan dyrektor na pewno będzie brał pod uwagę. Dziękuję panie Michale. Także może teraz byśmy oczekiwali od państwa na państwa opinię w tym zakresie, jak to widzicie. I teraz jest pytanie, bo mamy jakby tutaj, no my oczywiście będziemy ten czynsz też obliczać do wielkości tych budynków, natomiast też no, chcemy tu poznać waszą opinię, bo tutaj mamy, tak jak mówiłem, jakby dwa, czyli tą bazę i nad tą bazą te 68 hektarów, co łącznie daje 80 i obok idzie... Tak, i tu jest ta piaskownia, pan Michał, to co pokazywane, i obok idzie też jeszcze tutaj te 42 hektary. Czyli tutaj, jeżeli my obliczymy, bo nie widzę lasu rąk, ale by było obliczone, to powiedzmy baza idzie tutaj z tym 68, ewentualnie jak wyjdzie czynsz, może te jeszcze 42 hektary. To myślę, dwie takie by były, no ale tu państwa byśmy prosili. To może się wypowiedzą. Bo też, szanowni państwo, tam pastwisko jest i wtedy warto byłoby może tą produkcję uruchomić. To jest nasza sugestia, to jest państwa decyzja, tak? To może głosowanie będzie szybciej. Słucham. No tutaj przód też chyba w ten sam sposób się wypowiada, tak? Ale czy reszta tu zgromadzonych... Tylko tu pan Michał to, co w czasie swojej też wypowiedzi mówił, że łącznie później cała powierzchnia gospodarstwa nie może przekroczyć 300 hektarów. Tutaj też zwrócił uwagę, a było to mówione w czasie właśnie wystąpienia pana Michała. Także też to trzeba będzie brać pod uwagę. Użytków rolnych. Użytków rolnych. Nie przeliczeniowe, nie. Użytki rolne są brane pod uwagę. Tak jest. Czy ktoś by chciał się tutaj wypowiedzieć jeszcze w kwestii? Bo my zrobimy, ja mówię, będzie jeszcze jedno spotkanie, zrobimy, podliczamy tutaj i będziemy to prezentować. Czyli ewentualnie, jeżeli tutaj by to nam wystarczało, to idzie jako jeden, powiedzmy, kompleks. Jeżeli nie, dobieramy coś z tego kompleksu, przechodzimy na drugi, ten, co wspomniałem, o powierzchni 42 hektarów. Tak jest. Branice. I teraz tutaj mamy, jak widzimy, te 5 działek, tak? 42 hektary. Bo tu są te 5, a później będzie ta jedna jeszcze. Ta jest osobna. Tak, ta jest tu idzie gmina. Czyli tutaj pierwsza propozycja jakby padła, tak? Czyli w tych branicach te 42, jeżeli by nie było pod bazę, to podzielić na pół. Na pół czy tak jak są teraz? Na pół czy tak jak są jak teraz? 79 i bo to są odrębne działki.
14 i 15. Nie, bo tutaj mamy, no to możemy dodać, bo wiadomo, nie będzie na pół. Mamy działkę 4 i 15, działka 14 i 15, to mamy już 20 hektarów i te obok 3 działki, tak? Tworzą, no to jasno wynika też. To są każda odrębna działka. Każdą odrębną drogę. A ja nie wiem, to Państwo, ja tylko mówię, że to jest każda odrębna działka, a łącznie tworzą kompleks. Masz 3 te 4 działki, ile tam by było? 5 działek jest i jedna działka ma... Jakie areały te działki ma? No to mamy tutaj napisane tym niebieskim. 11 jest, 14 jest, 12, 13, 15, no tam zostawić tego. Każdy osobno i już. No ale to jeżeli są słabe, to co, mamy dzierżawić 3 hektary? 3 tam 200. 3,7. No było przed chwilą, żeby to zrobić 2, czyli 120, no bo tutaj dlatego rozmawiamy. Ale tu rozmawiamy bez tej 679 na 1 na razie, chciałbym zaznaczyć, tylko tu się tym kolorem jak szarym widzicie te 5 głównych działek, bo tam są drogi oczywiście i dochodzą, czyli tutaj mamy te 5. No dwa kompleksy, czyli jeden powiedzmy idzie, bo tu wiadomo musimy zwrócić uwagi na drogi, ale powiedzmy jeden z dwóch. Z dwóch działek, drugi z trzech działek, czyli 11, 12, 13, jeden kompleks, 14, 15, drugi kompleks i mamy tutaj, jeżeli są dojazdy i nie będzie tutaj z tym problemem, to można by było tak zrobić i jak widzicie Państwo, nie mamy teraz, nie ma potrzeby dzielenia. No ale mamy tą działkę kolejną obok tutaj, co już się pojawia, ta 679 na 1. I teraz ja widzę, że ona jest taka, Państwo znacie, otoczona lasem i teraz jest moje pytanie, czy tutaj się tak do niej dojedzie, jeżeli tam by były te kompleksy, chyba się dojedzie. Dojedzie się, tu się z góry zjeżdża w dół. Tu się zjeżdża z góry, się zjeżdża w dół i tam jest jeszcze. Tak, to dojeżdża się. No, ten dojazd jest jaki jest, no to też trzeba sobie zdawać sprawę. Jeżeli tu Pan powiedział, że... Którędy myśmy zjeżdżali? Myśmy z Basią zjeżdżali, tu dojechaliśmy tutaj. Dojechaliśmy aż tutaj. Tędy żeśmy zjeżdżali, dojechaliśmy aż tutaj z Basią. Jakby dodał, to by było powyżej 30, nie? No, to by było powyżej. I to osobno, to osobno, to osobno. Czyli tutaj Państwa, bo ja tutaj mówię, a spotkanie jest dla Was. To może zamienimy się, bo bym chciał, no ja daję propozycję, nie wiem, czy nie śmiałeś, czy coś, ale ustalamy tutaj te trzy, co już mówiliśmy. Powiedzmy idzie jeden kompleks, 14, 15, drugi i osobno te 11 hektarów. Czy będzie zainteresowany na 11 hektarów takich klas? Czy lepiej do którejś tu przyłączyć? Dołączyć do kompleksu 11, 12, 13, dołączyć tą działkę 679 przez 1. No właśnie tu by trzeba było, czy nie przekroczy. Trzeba zgodę wtedy, nie? Nie, nie opinia rady społecznej. No i już, nie, i dobrze, tak. Bo po prostu, no zwracajmy, no Państwo zwracacie na to uwagę, że to są słabsze jakości grunty, no i żeby później 11, sami wiecie, nikt się nie znajdzie chętny i my zostajemy, a też my chcemy no, zagospodarować wszystko, no taka jest nasza rola i do tego zmierzamy, także tutaj bym, no dlatego się spotykamy, żebyście te opinie czy tu nie większe, żeby później no, był zainteresowany tym. Tylko my, to kto zechce, natomiast my musimy zagospodarować. Moim tu zadaniem jest, żeby każdy grunt był użytkowany, spełniał swoją funkcję, że tak nazwę. I dlatego chcemy połączyć, żeby to były dla Was i jest to spotkanie coś dla tych osób zainteresowanych atrakcyjne. Że nie robić po 10 takich słabych, no to sami wiecie. A może inaczej. No szanowni Państwo, bo będziemy siedzieć do 5. Klasy gleby, do każdej działki niech Pan poda jeszcze, jakby można było. Tam jest bardzo duże zróżnicowanie, także ja nie damy jestem... Damy to jednej działce? Oczywiście, ja pokażę tutaj, nie wiem czy Pan... To proszę zobaczyć, to jest mozaika. Totalna. No to teraz tu proszę jest... powiedzieć, które
działki 10, są właśnie... 10% to jest... Nie do określenia, to nie jest, że jest jedna i powiem 3A czy coś, bo to by było oczywiście czytelne, ale no, jak pan podejdzie, to tu, co mam powiedzieć? Wszystko jest. Od każdej do każdej. Jaka jest propozycja sali? Posłuchajcie, jest jedna ważna rzecz. Na 3 działki to 2 razy po 3 działki. Tak jest. 11, dokładnie, nieruchomości. Będziemy do wieczora się gdzieś tak dyskutować. Tak, ja mam LD, to jest 13 i tyle. Czyli co, jest propozycja, żeby było 3 kompleksy, tak? Tak. Jest na to zgoda? Jest. Dobra, 3 kompleksy. I teraz uważacie, że jak ta działka numer 13 ma być połączona z tą działką 679 przez 1, tak? Jest. Jeden kompleks, tak? A drugi kompleks to ma być ta 11 i 12, tak? A trzeci kompleks to ma być ta 14 i 15, tak? Czy odwrotnie? Niech tak będzie. Nie, właśnie. No to dla dyrektorów wiecie. No to wielkościowo to spasować. 12, 11 i 14. 3 kompleksy, tak? Tak. Żebyśmy się zrozumieli. Mówimy tutaj teraz, co mamy na slajdzie, tak? I jak to widzicie? To, co tutaj zadecydowaliście, ale my się pogubiliśmy. Czyli co? 14, 15 jako jeden? Tak. A później drugi? 11, 12. 11, 12. 13 i 679. Jako jeden. 3 takie widzicie kompleksy. Dobra. No to zgłaszajcie, bo słuchajcie, do wieczora spędzimy. Nie, słuchajcie, my to podzielimy, bo my na drogi musimy też patrzeć i to skonsultujemy, ale chcemy, no, wy jesteście po to jest, no bo tak my dyskutowaliśmy, podzielili i tutaj jeżeli macie, bo jakby były wszystkie dwójki powiedzmy, no to tak, tak, tak i by szybko poszło. No mamy mozaikę i sami wiecie, żeby później nie było, a ktoś może weźmie, ale nikogo wiecie, że nie ma. Pamiętajcie przecież jak się uprawia, tak? Pytanie, czy wam tak będzie lepiej uprawiać, czy nie lepiej wam po całości? Dlatego zrobiliśmy taki rzut, gdzie widać, gdzie są ścieżki technologiczne, jak to idzie, żeby tu był też obraz tego wszystkiego, nie? To powinno być zrobione tak, że wam uzupełniacie te zdjęcia, my idziemy w teren, spotykamy się za tydzień, dzielimy i nie ma problemu, czy dzisiaj to podzielimy, a to w ogóle teren nie będzie inaczej wyglądało. Jak to ma sens? To my myśleliśmy, że wy teren znacie. Nie właśnie dlatego, że to jedni z przodu się wypowiadają, a reszta nie wie, o czym jest mowa. No tylko dzielą hektary, popatrzcie, pierwsze 2 rzędy. A wy stoicie nikt i nie wiecie, nie dzieli, halo, no wszystkim, komu zabroniliśmy się wypowiadać. No, dlatego, bo nie mówmy to, co jest, bo każdy ma możliwość i nikt nie był. No to jaka jest propozycja sali? No proszę państwa, my wyszliśmy z taką. Jeżeli jest propozycja, że chcecie się z materiałami zapoznać i coś robić, no słuchajcie, no fajnie jest wszystko bojkotować, to wszyscy umiemy, ja też umiem. Od dziecka się tego uczymy, ale dajcie jakiś realny pomysł. Czy chcecie wziąć te zdjęcia i jakieś propozycje przedstawić, nie ma problemu na następnym spotkaniu, czy chcecie tu, no bo wiecie, no tak my nigdzie, no wszyscy są, teraz już jest zarzut, że pierwsze tylko tego, no panowie. Propozycja i panie, jak są. Są. No, także proszę coś powiedzieć, tak chcecie czy tak, no my jesteśmy dla was, no nie siedzimy w biurze i chcemy tak zrobić, żeby było jak waszą opinię poznać, a my później te nasze, według naszych wytycznych. Słucham pana. Ja powiem w ten sposób, ja dopiero widzę pierwszy raz, które te działki są. Wszyscy widzą. Skąd mogę wiedzieć, jak to pole wygląda w danym miejscowości? Jaka jest propozycja? No, żeby po prostu dać czas, ludzie zobaczą. Działki, numery są, obejrzą, będziemy mogli się coś powiedzieć. Spotkanie za tydzień. Dobra. Dobra, jest podzielone następne. Trzeba się. Ogólnie wszyscy działki, no bo nie ma sensu, przecież nikt nie widział tych działek. W jakiej formie państwo chcecie, bo to jest teraz następne, będzie kto dostał, a kto nie dostał mapki. W jakiej formie to widzicie? Bo my nie jesteśmy w stanie tego... działki wejdą na deobortę, wszystko zobaczą. Ja dlatego my daliśmy, ja to wspomniałem, no daliśmy ten wykaz działek przecież. Wchodzicie na geoportal, no nie poczekaj, każdy mapkę sobie no tutaj ściągnie i to wszystko zobaczy, w teren pojedzie, a myślę, że wykaz działek mówi już wszystko, tak, i można podjechać, zrobić, no bo to my... No tak może zostać, mamy wykaz, jedziemy na teren. Wykaz jest ogólnie dostępny, damy wykaz i
i propozycje. Czemu nie ma kart? Ktoś zadał mi pytanie? Klasy są na zapytanie. Klasy, no wiecie Państwo, ja mam, bo są różne mapki i nie chcieliśmy wszystko na jedną rzucić, żeby, bo później będzie nieczytelne, bo jakbyśmy tu dali jeszcze to wszystkie, to by nikt nie zobaczył nawet działki, tak? Są, można wejść, jest, tutaj chcieliśmy pokazać, moją ideą było, żeby pokazać właśnie to, co przed chwilą Pan Michał mówił, jak idą ścieżki technologiczne. Czy to jest racjonalne w tym, bo one też dają obraz, jak jest do tej pory użytkowane, czyli też dają już jakąś informację, tak? Jeżeli by było tylko, dałbym Wam, dlatego dyktowałem te klasoużytki, no to by było znowu tylko jedna zielona plama i są klasoużytki. Nie wiem, czy też by Wam coś wiele na tym dzisiaj spotkaniu powiedziały te klasoużytki. I tutaj, żeby nie jakby za dużo informacji nie było i to się staje nieczytelne, moja i to powiedziałem, chciałam pokazać, jak idą właśnie te ścieżki technologiczne, jak teraz jest to uprawiane, bo myślę, że jestem przekonany we właściwy sposób. To się co umawiamy? Mamy te wykazy tych działek, tak? I w teren można pojechać, zobaczyć i będą, rozumiem, propozycje. Jak to porobić i podzielić, żeby byli, tylko ja mam prośbę, jak już będzie nad tym zastanawianie, to żeby właśnie wziąć, że my też musimy wszystko zagospodarować, nie, to nam nie potrzeba i tej działeczki może ktoś będzie, a ten. Dobra, no, czyli mamy, no, czyli co, panie prezesie, za tydzień robimy to spotkanie, bo czas ucieka. No to decyzja, czy na tej sali, czy na stadionie. Może zagłosujmy, kto chce jechać teren, a kto nie. No bo my jesteśmy zainteresowani, my wiemy, jak te pola wyglądają, a te co, nie wiem. Widzicie? To może jednak ten... No ale to reszta wiedzy się, nie są zainteresowani widocznie. Są zainteresowani, każdy jest zainteresowany polem. To nie można mówić, jak można startować drugi raz, to wszyscy będą zainteresowani. To pole pójdzie, jak ciepło było. Dokładnie tak samo. Wszystko można zrobić. Nie wyciągajmy tego daleko, nie? No, to jakaś propozycja, bo ja słyszę dziesiątki głosów, ale no chciałbym, żeby nie było, że tutaj... No... Propozycja, żeby zagłosować, czy dzielimy to teraz, czy robimy przerwę, robimy wyjazd w teren i spotykamy się drugi raz. Była propozycja, myślę, że słyszana. Kto jest za tym, że teraz wstępnie omawiamy dalszy podział, ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No, a kto jest za tym, żeby dać tydzień, czy tutaj jakiś czasookres, żeby zapoznać się z sytuacją gruntów w terenie? 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli tutaj panuje demokracja, większa ilość wygrywa, czyli dajemy sobie chwilę czasu na to, a tutaj mówię, jeżeli ktoś potrzebuje, można się zgłosić, czy tu w izbie, czy do nas, wykaz tych działek i jedziemy w teren, czyli Państwo, i robimy kolejne spotkania. Panie dyrektorze, może proszę datę ustalić, żeby pan dyrektor możliwości terminowy na tydzień, czy na tydzień? Ile Państwo potrzebujecie czasu na to, żeby te materię w terenie rozeznać? Tydzień? Nie cały tydzień. W poniedziałek można zrobić spotkanie. Niestety pierwsze trzy dni tygodnia są zajęte. Chyba, że pan Michał podjedzie, ale ja tutaj się też trzeba w terenie jeździć i rozmawiać. Także jeżeli coś wchodzi w grę, to albo czwartek, albo piątek przyszłego tygodnia, ponieważ mam wyjazd i nie dam rady być w dwóch miejscach. Komu pasuje bardziej czwartek, komu piątek? Dobra. To już piątek, nie?
Oczywiście wzięcie pod uwagę, że poniedziałek to jest pierwszy. Nie, no to my nie rozmawiamy już o tym tygodniu. To przyszły tydzień. Ile potrzebujecie Państwo czasu? Panowie, przyszły tydzień, piątek? Przyszły tydzień, czwartek, piątek. Pan dyrektor proponuje piątek. Pasuje na was? Dziękuję, jedziemy dalej. Proszę. Czy godzina co, tak jak dzisiaj, dziesiąta? Nawet dziewiąta. Dziesiąta? Tylko, że tutaj... Zapytamy tylko dyrektora... Pani dyrektor tutaj postara się załatwić kiwa głową, że tak, to wierzę, jestem przekonany, że to się uda. Dobrze, to mamy omówione. Jeżeli są pytania jeszcze z sali, to proszę bardzo, proszę bardzo. Ja odnośnie, panie dyrektorze, ostatniego pisma, które zostało do pana skierowane, odnośnie właśnie tej umowy dzierżawy. I tutaj chcę wszystkim przeczytać. Skierowałem takie pismo do KOWR-u jako Solidarność Rolników. Czy oddział terenowy KOWR-u w Opolu poinformował dzierżawcę o tym, że ma wygaszać hodowlę, o zakazie zasiewów gruntów po żniwach 2023 roku i czy poinformował dzierżawcę o braku możliwości przedłużenia umowy dzierżawy? Tak. Ja jestem przekonany, że dzierżawca wie, proszę Państwa. Ustawa była 2011, w 2012 nie zostało wyłączone. To, co mówiliśmy... Ale jest pytanie, panie dyrektorze, na piśmie. Czy dzierżawca został... Nie mogę dzierżawcy nakazywać, co ma robić na przedmiocie dzierżawy w czasie trwania jej obowiązywania. To jest umowa. I tutaj... Dzierżawca, no jesteśmy my stroną, jest dzierżawca. Sprawa jest jasna z punktu prawa na dzień dzisiejszy stan prawny. Ja to powtarzam i gdzie piszemy pisma jest. Zgodnie, że nie jest, te grunty wracają. Koniec. A jak dostaną abolicję? No to ja każdego dzierżawcy, no nie będziemy, ja nie jestem od abolicji, ani innych, ponieważ no, ja wykonuję to, co mam w przepisach prawa, w naszych zarządzeniach i innych. Natomiast nade mną jest dyrektor generalny, dalej jest pan minister rolnictwa i tutaj ja na to już nie mam wpływu, ale na obowiązujący. I tutaj sprawa jest, no my nie informujemy komuś upływa, proszę pana upływa, niech pan to zrobi. No wszyscy, no prawo jest jasne. Spółka ma odkrywać w grudniu 2023. A jak wykonają zasiewy we wrześniu nowymi roślinami, to wtedy? My mamy taką możliwość, że też możemy i tutaj są dysputy, są w centrali, badamy też rzeczy, też zapłacić za to, za produkcję w toku i rozliczyć się z dzierżawcą za to, co jest na polu. Jest taka możliwość. Nic nie stoi na przeszkodzie. Krowy też można przejąć. Rynki. Ziemię pod... Od razu mówię, że razem z pracownikami, bo to nie wiem, co się w ostatnim tygodniu zmieniło. Były zapewnienia o tym, że pracownicy nie muszą się martwić. A nagle teraz okazuje się, że to jest zupełnie inna sytuacja. W tym 2011 roku tylko zarząd. Z całym szacunkiem. Zapraszam, pokażemy na tej tablicy, jak wyglądała propozycja i wtedy będziemy dyskutowali. To 11 proszę nie dotykać, jeżeli panowie nie macie wiedzy. Jak chcecie, zaraz to pokażemy. Ale jaką wiedzę pod tymi, pod krzesłem, żeście robili umowy i jakąś wiedzę pan ma? Jaką pod krzesłem? O czym pan mówi? Wy już czekamy 40 lat. No, proszę państwa, ja powiem tę dyskusję, no nikt się nie przekona do niczego. Tak. Znamy tutaj, jakie są, nazwę to obozy. Każdy stoi przy swoim. I tutaj nie rozstrzygniemy tego. Ja jestem za tym, no mamy taki stan, a taki, działajmy z tym stanem, co mamy. Bo mówię, można te dysputy prowadzić dniami, tygodniami i do niczego nie dojdziemy.
Mamy taką sytuację, mamy tutaj ten przedmiot, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, który będzie w przyszłym tygodniu kontynuowany i tym się zajmujmy, no bo będziemy, historii nie zmienimy. Musimy iść, wyciąga się wnioski, każdy z nas wyciąga i idziemy do przodu, albo nie wyciąga, ale to już każdy ma wolną wolę. Pytanie, jaki jest plan zagospodarowania kodu na resztę grupu? I pan wspomina o pracownikach, jak to będzie z nimi? Proszę Państwa. My jako Solidarność przedstawiliśmy pewną koncepcję. Ale przed chwilę szkoły się rozdzielili wszystkie hektary bez ludzi. No jak dwa przetargi chcecie rozparcelować 10 tysięcy, ale o ludziach żeście nic nie wspomnieli o reszcie budynku. Włączyliście 500 hektarów, gdzie tam ludzie? To właśnie, panie dyrektorze, na pewno są rozmowy prowadzone, że ludzie zostaną i jaka jest na dzień dzisiejszy koncepcja, jaka jest wizja pana jako dyrektora? Ja na samym początku tego spotkania powiedziałem, ani wizji nie mam, ale opieram się na przepisach prawa. Przepis prawa mówi, dla rolników indywidualnych lub TOPR, wiadomo, wchodzą jakieś, wiadomo, tereny inwestycyjne, coś można tam, jeszcze inne kwestie, nieodpłatne przekazania, ale główna forma to są dwie. Powiedziałem o operach, dlaczego tego nie widzę, rozmawialiśmy też, jaka jest koncepcja i tutaj wiem, że jakby tutaj w tą stronę no, nie ma zainteresowania. I my, jako ja, jako dyrektor oddziału terenowego, jestem dzisiaj zobowiązany zagospodarować wszystkie grunty dla rolników zgodnie z przepisami ustawy. Bardzo dobrze. Tyle jasz tyle. No, wiecie, tu nie ma nic co bić prawa, bo prawo jest prawo, trzeba je przestrzegać. No. Jeżeli takie są zapisy, tak my... Ja nic więcej nie dodam. Nie umiem. Tak to wygląda z punktu prawnego. Czy są jeszcze pytania? To jesteśmy umówieni za tydzień, czyli za półtorej, w piątek, tak? Na godzinę 10. Pani Kasiu, dziękuję za to, że załatwiła. Dziękuję. Jeszcze to oddaję panu prezesowi. Dziękuję wszystkim za wytrwałość do końca. Z tyłu są listy zalecanych odmian na parapecie. Jeżeli widzicie wychodzić, zabierzcie dla siebie, dla sąsiadów. Listy zalecanych odmian z tyłu na parapecie, świeżutkie, wydrukowane, przyda się jak znalazł w tej chwili w czasie siewu. A wam dziękuję i tydzień czasu na zastanowienie. Proszę tylko powiadomcie jak największą liczbę waszych sąsiadów i przede wszystkim te osoby powiadomić, które graniczą z tymi gruntami, bo to jest najistotniejsze. Oni powinni być najbardziej zainteresowani, a dla siebie zostawcie całą resztę kochani. Bo tutaj ja widzę, że gro tutaj jest osób, które nie graniczą z tymi gruntami i trudno, żebyśmy my się wypowiadali na ten temat. Proszę bardzo. Koledzy i koleżanki, słuchajcie, jeszcze tak jedno zdanie mam. Ze względu na naszą szkołę rolniczą tutaj w Głubczycach, jest taka propozycja Rady Powiatowej Izby Rolniczej, panie prezesie, żeby również nas, panie prezesie, żeby nasz wniosek również był skierowany do KOWR-u, aby z tych gruntów, które będą wracać do zasobu, powiedzmy te do 100 hektarów przeznaczyć dla szkoły rolniczej w Głubczycach. Ale powiadomcie o tym dyrektora, bo... Ja z panem dyrektorem rozmawiałem i chciałbym, żeby z dzisiejszego spotkania to był wniosek formalny Izby Rolniczej. Czy jest taka zgoda, panie prezesie? No jest zgoda. Znaczy, trzeba to zrobić w porozumieniu z osobą, która szkołą dowodzi. Czyli możemy, podejdziemy do pana dyrektora i... Czy koledzy i koleżanki nie będziecie mieli nic przeciwko temu, żeby nasza szkoła rolnicza w Głubczycach takie grunty otrzymała? Wszyscy są za? Kształci się młodzież, więc... Ale kiedyś tak było, nie? To chodzi o świecko, nie chcę zrobić po 3 cele. Nie został.
zaraz idziemy, wiesz? Na YouTube wrzucę wersję tej. Co, dwa słowa? To dzisiejsze spotkanie. Wszystko się dobra, sami. Czy ja mam wracać teraz tam? Razem na pewno dla rolników tej ziemi łubczyckiej. 500 hektarów to też sporo, nie? Może ziemia jest różna, ale widać, że rolnicy się zgodzili, Kofer się zgodził. Jakiś postęp jest nawet trochę przed czasem. Być może będzie to też pewien trening. Czy pan uważa, że dobrze się stało dzisiaj? Ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że dzisiaj na sali mieliśmy aż tylu rolników. Pomimo ostatnich wydarzeń medialnych, rolnicy widzą te wszystkie działania, które do tej pory zostały podejmowane. Zastanawia mnie tylko fakt, dlaczego tylko 560 hektarów, kiedy rok temu pisaliśmy jako Solidarność o 1000 hektarów tej zgody nie było. Natomiast w tym roku jest. Myślę, że to będzie też dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dobry sprawdzian, aby zobaczyć, jakie jest faktycznie zapotrzebowanie. Dla pana premiera, ministra rolnictwa również to jest pewien obraz tego, że w powiecie głubczyckim głód ziemi jest i to ogromny. Ostatnio medialnie byliśmy we Włodzieninie, tam było spotkanie, bo pan już nie jest społecznym doradcą pana posła. Jest pan w Radzie KOWR-u jako przedstawiciel Solidarności, tak? Tak. Bo niektórzy się pytają, czy pan się czuje moralnie jeszcze dobrze, żeby reprezentować rolników, bo jednak te rzeczy niektóre mówią, niektórzy się potwierdzają. Czuję się bardzo dobrze. Pokazało to dla mnie i dla moich najbliższych to, że atakowany przez taką prasę właśnie, a nie inną, że to, co do tej pory się zrobiło i to, co robię, jest bardzo dobre i będę to robił nadal. No ale pan to może to działać jako przedstawiciel spółki, czy pan nie jest już tu przedstawicielem spółki? Nie było mowy o żadnej spółce. Jedyna spółka, o której mówimy, to spółka Skarbu Państwa, która ma zostać utworzona na gruntach Top Farsu, gdzie również pracownicy znajdą zatrudnienie. Proszę się przedstawić. Waldemar Janeczek. Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu. Czyli tutaj ostatecznymi takimi rozwiązaniami, to pierwszym rozwiązaniem jest to, żeby jednak rolnicy są zainteresowani tymi gruntami, chociaż zgłaszali tutaj swoje uwagi, że to są jedne z tych słabszych gruntów, które należą, dzisiaj są dzierżawione przez spółkę Top Farms, a więc mamy ten sygnał, żeby przystąpić już po prostu do działania. Kolejnym elementem, który zostało dzisiaj podjęte, jest to, że rolnicy pojadą w teren, zapoznają się z tymi polami i też przedstawią swoją propozycję, jak te grunty, na jakie kompleksy wielkościowo podzielić tak, aby no po prostu przy tej słabszej jakości tych gruntów dzierżawa ta się dla nich opłacała. I to podsumujemy na kolejnym spotkaniu, które zostało wytyczone na następny piątek. Rolnicy opowiedzą już te swoje propozycje i my będziemy mieli już ten obraz, jak to widzą. No i oczywiście jest to opinia, my będziemy na podstawie tej opinii tutaj nasze prace prowadzić. Będzie kilka przetargów, nie kilkadziesiąt?
No na tych tutaj o areale, o którym mówimy, tych 560 hektarów, no to odpowiedź na to pytanie poznamy za półtorej właśnie tygodnia w piątek, bo w tych 560 hektarach znajdują się dwie bazy, a oczywiście wydzierżawiając bazy, my musimy odpowiednią ilość gruntów do nich dobrać, tak żeby właśnie ten czynsz też starczą na opłatę tutaj za te nieruchomości, a więc są dwie bazy, także myślę pod te bazy też znaczna część gruntów będzie, a pozostałe grunty, to co tutaj było omawiane, ponieważ one są, że tak, słabszej jakości, to myślę, że te kompleksy będą większe. Także patrząc się na te 560 hektarów, myślę, że to będzie około kilkunastu przetargów. Dzięki. Myślę, że to...